Dzień dobry Państwu, witam na kolejnym live. Moim gościem dzisiaj Tomasz Lazar. Witaj Tomek. Dzień dobry. W skrócie powiem po prostu fotograf. Chyba tak, chyba najbardziej właściwie. Często pytam właśnie, jak mam zapowiedzieć mojego gościa i muszę przyznać, że większość mówi po prostu powiedz, że fotograf. Więc myślę, że tak powinienem mówić dzisiaj. Tomasz Lazar, fotograf. A jaki fotograf, to myślę, że w najbliższych minutach się dowiecie. Tomek, ja muszę powiedzieć, że obserwowałem Ciebie od początku, bo my mamy, albo mieliśmy na początku właśnie bardzo podobne zainteresowania. Czytałem nawet dzisiaj w takim bardzo starym wywiadzie z Tobą na Fotopolisie z 2012 roku o fascynacji i fotografiami Trenta Parka. Mhm. I ja tak samo go uwielbiam i szukałem właśnie swojego sposobu wypowiedzi fotograficznej właśnie w taki sposób. W jakimś sensie udało mi się dotrzeć do tego, co sobie wymyśliłem. Oczywiście bardzo okrężną drogą i ja Ciebie obserwowałem, ponieważ to zdjęcie było dla mnie takim ważnym zdjęciem, że jest ktoś, kto to potrafi. Jest to Polak, fajny gość i czekałem na następne Twoje zdjęcia. To były w ogóle świetne czasy blogów. Ty też miałeś bloga, bo on jest przypięty do strony. Ja też dzisiaj zajrzałem do tego bloga i myślę, że powinniśmy tam też na chwilę wskoczyć, bo to były fajne czasy, kiedy dzieliliśmy się zdjęciami na blogach. Czasami coś pisaliśmy. Dzisiaj mamy Face'a, mamy Instagram, TikToka i inne takie cuda, gdzie giniemy w natłoku właśnie tej informacji. A wtedy ten blog był nasz i ktoś wchodził, sobie przeglądał te fotki i myślał, kurczę, ten gość robi fajne zdjęcia. Dobrze, ale ja może tak od początku, bo ty nie zacząłeś tej fotografii swojej w dzieciństwie, że nie wiem, rodzina była fotograficzna, jak to na przykład u kogoś, że ojciec fotografował, dziadek fotografował, albo był zawodowym fotografem. Do ciebie to przyszło później, ale dlaczego właśnie? Bo ty jesteś informatykiem, tak? Tak. W sensie, no mój dziadek był, w sensie pasjonował się fotografią, bo miał swoją ciemnię w domu, nawet zbudował. Natomiast wiem, że potem już jak dziadek zmarł, no to ciemnia cała została wyprzedana, książki też. No ja się fotografią zainteresowałem, no to było w czasach moich studiów, kiedy, bo jeszcze zanim jakby zostałem fotografem, to moim taką myślą w głowie było to, żeby zostać grafikiem komputerowym. To już kasa, nie? Nie to, co z fotografii. I myślałem, żeby właśnie pójść na studia z informatyki, dlatego zdałem na Politechnikę Szczecińską, gdzie w międzyczasie okazało się, że ta grafika, o której myślałem, to nie jest ta sama grafika, która była na Politechnice, ponieważ na Politechnice bardziej się uczyliśmy, nazwijmy to, od zaplecza, jak to się wszystko dzieje, czyli było to bardziej tworzenie kodów i programów, które tworzą właśnie całe te grafiki, niż tworzenie samej grafiki. Z ciekawych rzeczy dowiedziałem się, jak działa Photoshop i wszystkie takie rzeczy, więc to była duży plus. Duży plus, jak również wielu innych rzeczy ciekawych się dowiedziałem. Natomiast w trakcie tych studiów, jak pojechałem ze swoją dziewczyną na wyjazd, na wakacje i wtedy dostałem aparat od rodziców, to jeżeli dobrze pamiętam, to był Nikon D50. No i tak się zaczęło, że właśnie robiłem zdjęcia po prostu, bo nic nie wiedziałem o fotografii, część zdjęć wychodziła, część nie, wiadomo jak to u każdego. No i po powrocie zaczęło mnie bardzo intrygować, dlaczego niektóre zdjęcia wyszły, albo jak je dobrze naświetlić. No i w tym pierwszym miesiącu chyba po powrocie przeczytałem, nie wiem, z 20-30 książek z fotografii, jak usiadłem, to tak ciężko mnie było oderwać. No i tak się zaczęła ta moja przygoda, że zacząłem widzieć, że fotografia jest czymś, co mi daje przede wszystkim bardzo dużo radości, takiego spełnienia i pomyślałem, że w tym kierunku jakby chciałbym iść i to jakby zaczęło się rozwijać. Już myślałeś, że to może być sposób na życie? Czy tylko hobby? Przyszedł taki moment w moim życiu, ponieważ ja przez 13 lat trenowałem taniec towarzyski i to już był taki etap, że albo myślałem o tym, żeby uczyć normalnie tańca i tym się zajmować, i pojawiła się,
to już wtedy robiłem 2 czy 3 lata zdjęcia i jakby pojawiła się taka myśl, że no nie da rady, jak to się mówi, ciągnąć 2 srok za ogon, więc musiałem podjąć decyzję, która z tych rzeczy jest mi bliższa i ważniejsza i wtedy podjąłem decyzję, że jest to fotografia, że chciałbym, jeżeli to jest możliwe, oczywiście żyć z fotografii. No i w sumie daje się żyć na jakimś poziomie. Nie wiem, jak jest dzisiaj u ciebie, ale nie wiem, czy dobrze w ogóle pamiętam, że dekadę temu, może jeszcze dawniej, czy ty miałeś taką stronę, która była podzielona na pół i była twoja część artystyczna i komercyjna? Nie, strony na pół nie miałem podzielonej. Nie, raczej czegoś takiego nie. Raczej ta moja strona cały czas gdzieś oscylowała wokół tych moich projektów osobistych czy takich dokumentów, które realizowałem i tam starałem się pokazywać te projekty. A miałeś swoją... Gdzie w ogóle prezentowałeś, bo robiłeś fotografię komercyjną, śluby, chrzty i... Jak zaczynałem, oczywiście, tak, robiłem śluby i... Miałem jakby osobną stronę do fotografii ślubnej, miałem takiego bloga też, gdzie kiedyś pokazywałem te zdjęcia. A drugą stroną była moja strona jakby normalna, taka, gdzie pokazywałem te projekty dokumentalne. Teraz jak gdyby Instagram stał się też takim narzędziem, gdzie są pokazywane różne rzeczy. To był taki właśnie różne moje takie zdjęcia sytuacyjne, które publikowałem z różnych wyjazdów, projektów, czasami jakieś przemyślenia. Więc no, to był taki mój notatnik, jakbym to mógł określić. Tak, związany. To był duży plus blogów. Tak, notatnik obrazowy taki. Tak, to było bardzo fajne, że można było czasami wrzucać jakieś zdjęcia, pisać do tego jakieś przemyślenia. No, taką formę, tą formę jakby teraz Instagram przejął, także pod zdjęciami możemy też pisać jakieś swoje refleksje, przemyślenia, a blogi chyba już nie są tak popularne. Nie, nie myślę, że już mało kogo znam, kto ma bloga i chce mu się jeszcze cokolwiek tam robić na blogu. Wiesz, ja wrócę może do jednego zdjęcia, wybaczcie, że tak szybko przewijam, właśnie to ślubne zdjęcie, ślub Michaliny i Pawła, taki jest tytuł. No i to jest takie zdjęcie czarno-białe i w takim klimacie właśnie Trenta Parka. No mam nadzieję, że takich ślubów nie robiłeś. Czy... W sensie były pary, które mi się bardzo podobał styl, w jakim robiłem zdjęcia, takim reportersko-dokumentalnym, z taką nutą odautorską, jeżeli można powiedzieć, że ja sugerowałem czy proponowałem, w jaki sposób wizualny mógłbym zrealizować te zdjęcia. I to się... Części osób podobało, część osób chciała zdjęcia bardziej klasyczne. To jest, wydaje mi się, że to jest tak samo jak z komercją, że czasami jest klient, który po prostu decyduje się na ciebie jako na fotografa, dlatego, bo widzieli twoje prace i bardzo im się ten styl podoba, a część po prostu klient prosi, że chciałby, żeby takie zdjęcia zostały zrobione. Dostaje się dokładnie wytyczne od A do Z, jak te zdjęcia mają wyglądać, więc... No, takim przykładem, co mi do głowy przychodzi, no to jest na przykład, jak robiłem sesję na plakat dla opery w Paryżu z okazji 250-lecia, no to tutaj dostałem jakby wolną rękę z racji tego, że kreatywna z agencji, jak i z opery widziały moje portfolio i powiedziały, że mogę jakby sam zinterpretować, jakbym ten plakat chciał zrealizować. To fajnie, że można coś samemu zrobić, a nie przychodzi dyrektor i mówi, to musi być tak, tak, tak i tak, bo on wie najlepiej, z dyrektorem przecież. Przypomina mi się, bo ja też w sumie całe lata 90., jestem troszkę starszy od ciebie, całe lata 90., jeszcze w takie analogowe lata robiłem śluby, chrzty. I reportaż był dla mnie okej, to było do przyjęcia, zresztą w czasach analogowych robiło się mniej zdjęć, ileś tam tych negatywów miałem, więc ja mogłem zamkniętymi oczami zrobić te zdjęcia, bo wiesz, te najważniejsze ujęcia, które miały być w albumie, trzeba było zrobić. Nie cierpiałem tych sesji pozowanych, tych sweetuśnych, takich wiesz, bezowych, fotek gdzieś w plenerze. Ty robiłeś takie rzeczy? Jak się w tym czułeś? Ja też robiłem. No,
robiłem zarówno takie, powiedzmy, pozowane, jak i niepozowane. Ja zazwyczaj lubiłem zdjęcia, które były pozowane, ale też miały w sobie taką naturalność, jeżeli można nazwać. Bardziej wolałem pracować z modelem i cały czas tak wolę, kiedy robię zdjęcia, tak jak ostatnio na przykład wymyśliłem taką kampanię dla Levisa, która była w finale konkursu Vogue, że to było związane z pewnego rodzaju, to byli modele, tak, ale to chodziło o wczucie się w pewnego rodzaju rolę, w pewnego rodzaju energię. I tak samo, jeżeli pracujemy z osobą, która nie jest modelem, fajnie jej zaproponować, żeby spróbowała sobie przypomnieć jakieś emocje, jakąś sytuację, to wtedy zaczyna zmieniać się ta osoba, czasami forma ruchu, nawet taniec, żeby ktoś pobiegał, poruszał się, to już powoduje, że ta osoba zaczyna się zmieniać i ta sesja robi się bardziej naturalna, spontaniczna, nie jest taka wykuta, jeżeli bym to nazwał, nie? Bo to tak. Dla osoby, która nie pozuje i powiedzieć jej, stań w tym momencie tak i spójrz się na mnie, no ona nie będzie wiedziała, o co chodzi, więc trzeba ją troszkę poprowadzić, no tak w cudzysłowie, jak dziecko, wytłumaczyć pewne rzeczy i im więcej jakby atencji poświęcimy tej osobie, to też nawet tyczy się portretów, które robimy na zlecenie, czy dla gazety, czy jakichś własnych projektów, to spowoduje, że pojawi się zaufanie u tej osoby, pojawi się zrozumienie i ta osoba też się otworzy na nas bardziej. Wiesz, czytałem ostatnio właśnie o fotografii XIX-wiecznej, gdzie portret musiał być bardzo poważny, bo przedstawiał ważną osobę i jej powaga była znacząca. Ja myślę, że jeszcze właśnie w tych latach 90., kiedy ja wykonywałem te zdjęcia ślubne, nadal pokutowało to, ta powaga właśnie na fotografii, bo ślub był czymś ważnym, poważnym. Mhm. Nie można było za bardzo się z tego naśmiewać, więc te sesje były takie, wiesz, sztywne. Mhm. Ty już byłeś w tym fajnym czasie cyfrowym, kiedy młodzi ludzie byli już z takiego pokolenia, że mieli ten luz w sobie i to było to zmieniło w ogóle świat fotografii, w ogóle patrzenia na to, co kreujemy w świecie. Powiedz mi, jak to było u ciebie na początku z fascynacjami, bo dużo czytałeś, interesowałeś się fotografią i czy to było takie naturalne, że przechodziłeś do tego bardziej artystycznej strony fotografii, czy twardo stąpałeś po ziemi, myśląc o tym, że będziesz fotografem komercyjnym, a z taką nutką tylko zabarwienia artystycznego? Ja w ogóle myślałem, że chciałem być fotografem i w żaden sposób na tamten czas jakby nie rozróżniałem tego, czy to jest bardziej fotografia artystyczna, czy komercyjna. Patrzyłem na jednym pierwszym moim albumem, który tak studiowałem, to był album Jean-Loup Siffo na przykład. I to jest dla mnie świetny przykład fotografa, który w różnych dziedzinach bardzo dobrze się odnajdował. Fotografa, który był członkiem agencji Magnum, bo jest taka długa lista członków agencji Magnum, którzy odeszli z Magnum, między innymi tam jest Jean-Loup Siffo. Potem stał się fotografem komercyjnym, czy w cudzysłowie możemy powiedzieć komercyjnym, robił sesje dla Vogue, dla Harper's Bazaar, dla bardzo znanych magazynów i robił naprawdę świetne projekty wykorzystujące jakby jego wrażliwość dokumentalisty, łącząc to z pracą komercyjną, więc ja się bardziej po prostu starałem wzorować na takich ludziach właśnie jak Avedon, jak Jean-Loup Siffo, jak Irving Penn, jak Trent Park, jakby oglądałem te albumy tych fotografów, patrzyłem na ich pracę i zastanawiałem się, co czyni te fotografie dobrymi, co powoduje, że dana fotografia jest lepsza od innych fotografii, co powoduje, że ta fotografia zostaje w pamięci. Bo wydaje mi się, że to jest chyba najważniejsze, żeby szukać dobrych zdjęć, a to, czy potem to wyjdzie bardziej komercyjnie, czy bardziej artystycznie, no to są już jakby kategorie, natomiast takim wielkim zbiorem jest fotografia i jeżeli mamy w sobie tą wrażliwość i wiemy, jak tego poszukiwać, tworząc fotografie, które są w jakiś sposób, możemy w cudzysłowie powiedzieć, niezapomniane czy ponadczasowe, no to jest chyba coś największego, co cechuje tych mistrzów, których możemy obserwować, że ich fotografie gdzieś zostają w naszej pamięci i jak zamkniemy oczy, potrafimy mieć je przed oczami.
Powiedz, jak z edukacją fotograficzną, czy ona na ciebie wpłynęła, ukształtowała, czy była tylko potrzebna, żeby doszlifować to, co już miałeś w sobie? To było ważne, bo poznawanie ludzi też otwiera horyzonty. Poznawanie ludzi powoduje, że poznajemy różnego rodzaju opinie. Nie tylko dobre opinie, też opinie jakby niekoniecznie zgadzające się z tym, w jakim kierunku my idziemy, ale to też jest ważne, bo pokazuje nam, z czym my musimy pracować, bo to nie jest tak, że zawsze będziemy za wszystko chwaleni. Są też ludzie, którzy nam pokażą nasze słabsze strony, czy z czym powinniśmy pracować. I dla mnie to było tak, że ja byłem członkiem fotoklubu Zamek jeszcze jak w Szczecinie mieszkałem i tam chodziłem na spotkania, gdzie rozmawialiśmy o fotografii. I potem zdałem do, kiedyś była taka szkoła, czy to było bardziej studium, Europejska Akademia Fotografii założona przez dr Izabelę Jaroszewską. To już kultowa szkoła. No świetna, w sensie 2 lata właśnie tam byłem i to było bardziej takie spotkania z mistrzami fotografii, gdzie to były weekendowe zjazdy i można było podyskutować. Tam był między innymi właśnie Paweł Żak, był Tomek Tomaszewski, był Michael Ackerman, Lorenzo Castore. Więc były to naprawdę bardzo znane nazwiska twórców, którzy naprawdę bardzo świadomie pracują obrazem i można było się od nich uczyć, można było poznać, jak oni pracują. Tak samo jakby komentowali nasze portfolio i rozmawiali o nim. Oczywiście sama Iza, która miała ma bardzo dużą świadomość fotograficzną i dyskusje z nią w gronie wszystkich też bardzo dużo dawały. No i potem było tak, że na rok czasu, w sensie zdałem do Instytutu Twórczej Fotografii w Opawie, natomiast po otrzymaniu nagrody WordPress Photo, bo to było to było tak, że po pierwszym roku musiałem zrezygnować z racji tego, że miałem tyle pracy, że no niestety nie dawałem rady i jakby musiałem podjąć decyzję studia, czy jakby rozwijanie się dalej właśnie na Instytucie Twórczej Fotografii Opawie, które są chyba, jeżeli dobrze pamiętam, raz na 3 miesiące są zjazdy, czy jakoś chyba tak? Raz na miesiąc. A może raz w miesiącu. Tak. Natomiast no, miałem tyle jakby wyjazdów i projektów na zlecenie, że no, podjąłem decyzję taką, bo to jest jakby wskakujemy na bardzo głęboką wodę, tak? Różne projekty dostajemy, różnych rzeczy się uczymy, w jaki sposób pracować z gazetami, z magazynami, realizowaniu swoich projektów, więc no, uważałem, że to będzie właściwa droga. Więc. A teraz od 8 lat uczę na Akademii Sztuki w Szczecinie, więc. Ale mieszkasz w Warszawie? Mieszkam w Warszawie. Raz na 2 tygodnie odbywają się zjazdy w Szczecinie. W sensie ja prowadzę zajęcia raz na 2 tygodnie. Czyli wsiadasz w samochód czy w pociąg? Raczej, raczej w pociąg. Okej. Tomek, myślę, że nadeszła pora, żeby porozmawiać o twoich zdjęciach. Powiedz mi, który cykl, od którego cyklu zaczniemy? No tak jak prosiłeś, wydaje mi się takim pierwszym moim cyklem, który zaczął, no to była linia brzegowa. To jest taki pierwszy cykl, który realizowałem przez około 3 lata. I to był no, taki bardzo ciekawy projekt, bo ja go zacząłem robić właśnie, kiedy byłem na Europejskiej Akademii Fotografii. Moi rodzice, ja od dziecka jeździłem nad morze z rodzicami, ponieważ oni mieli taki biznes sezonowy, wakacyjny i w jakiś sposób sporo czasu tam spędziłem. I w pewnym momencie, jak zająłem się fotografią, pomyślałem, że fajnie by było powiedzieć historię tego, co się dzieje nad morzem i jakby zacząłem patrzeć na to z 3 różnych kątów. Jeden to było to życie na plaży, które odbywa się na co dzień i widzimy turystów, ludzi, którzy spędzają czas na tej plaży. Krajobrazów, które tam możemy, czasami bardzo surrealistycznych, tak jak tutaj widzimy, to był punkt widokowy w Trzęsaczu, który był budowany jeszcze wtedy. I trzecim aspektem były dla mnie życie rodzin rybackich, które były w pewnego rodzaju, no nie, tak na wymarciu, jeżeli możemy powiedzieć w cudzysłowie, ponieważ jest to bardzo ciężki zawód i coraz mniej osób tym się zajmowało. Więc wymyśliłem sobie, że będę jeździł regularnie nad morze, bo udało mi się znaleźć chętnych rybaków, którzy zgodzili się zabrać mnie na kuter ze sobą. Więc to było zazwyczaj tak, że wstawałem w Szczecinie o 3-4 rano, żeby 5:30 być
przed wypłynięciem w morze razem z nimi. I pływałem zarówno w zimie, jak i w lato. Jakby odwiedzałem różne miejsca, to jest w Międzyzdrojach na przykład taka wioska rybacka, gdzie wtedy tam żyło około 100 kotów. No i ten materiał tak powstawał, te różne elementy tej układanki jakby się składały ze sobą, pokazując, jak wygląda to życie codzienne nad polskim morzem. W tym wypadku to jest zachodniopomorskie. Lubisz projekty długoterminowe, czy chcesz realizować coś szybko? Jak to u ciebie jest? W sensie lubię projekty długoterminowe, bo są takie projekty trochę dojrzewające jak wino. W sensie one potrzebują czasu. Ewoluują też. Też ewoluują. Natomiast też ciekawią mnie projekty krótkoterminowe, tylko jakby patrząc na dany temat, zastanawiam się, czy opowiedzenie danego tematu ma sens w krótkiej formie, jeżeli możemy to tak nazwać, czy w bardziej rozbudowanej, poświęcić temu więcej czasu. Więc bardziej się zastanawiam, zanim za projekt się wezmę, czy poświęcę mu więcej, czy mniej czasu. I wtedy, bazując na tej odpowiedzi, już wtedy też dobieram sobie formę, treść, bo to przed każdym projektem ja też jakby zastanawiam się, jaką formę dobrać do opowiedzenia wizualnie tej historii, którą sobie wymyśliłem w głowie. A jak jest z publikacjami, bo ty pracując dla różnych gazet, agencji, dostajesz temat, czy po prostu przynosisz materiał? A jeśli dostajesz temat, to czy czasami jest tak, że chciałbyś, on staje się dla ciebie tak interesujący, że chciałbyś go rozbudować dla siebie? Zazwyczaj jest tak, że materiały, które tutaj na przykład będziemy oglądać, to są materiały zrobione przeze mnie i ja je wysyłam czasami do magazynów, do gazet, czy ktoś by był zainteresowany publikacjami. Na przykład linię brzegową, pamiętam, jak zaczynałem swoją drogę, no to wysłałem do kilku gazet w Polsce, ale raczej odzewu nie było. Więc to jest tak, że bardziej staram się pracować nad swoimi projektami, a w międzyczasie pojawia się coś w oparciu o te projekty, że ktoś przysyła do mnie zapytanie, czy zrobiłbym taki temat i dlatego jakby zgłaszają się do mnie, bo widzieli styl, w jakim te materiały są zrealizowane i chcieliby, żeby to było w podobnym. Przykładowo, jak dostałem zlecenie z New Yorkera zrobienia portretów Oldy Tokarczuk i poprosiłem o jakieś referencje, no bo wiadomo, do tego jest pisany tekst, więc chciałem poznać jakby sposób jak ujęcia jakby osoby i w jaki sposób by chcieli, żeby ta osoba była sportretowana lub w jakim kierunku to by miało iść i poprosiłem jakieś referencje, no to edytorka mi podesłała zdjęcia z linii brzegowej portrety, więc... Ciekawe. Więc to bardziej wygląda na tej zasadzie, że bazując na tych projektach, które ja realizuję, dostaję zlecenia. Tak samo rok temu około robiłem zdjęcia na planie Wednesday i w oparciu o jakby poprzednie projekty, które robiłem, też dostałem to zlecenie, dlatego żeby zdjęcia miały podobny klimat i charakter. Czyli klimat jest ważny na fotografii. Nie chodzi o to, żeby tylko i wyłącznie ktoś na nim był, tylko ważne, żeby przenosić emocje. Wydaje mi się, że tak. W sensie dla mnie fotografia, jakby ja dzielę fotografię na kilka takich etapów, że pierwszym etapem jest ten etap techniczny, który my zdobywamy, żeby w ogóle operować językiem. To tak jak samo jak się uczymy pisać, żeby dobrze literki formułować. Potem dochodzi ten etap emocji, który wkładamy w fotografię i powoduje, że umiemy wydobyć emocje od osoby lub umiemy wzbudzić emocje u odbiorcy danym fotografii, czyli sposobem kadrowania, użyciem światła, różnych zabiegów. No i tym najwyższym poziomem jest nadanie symboliki jeszcze fotografii. To już jest ten najwyższy poziom powodujący, że fotografia potrafi stać się też fotografią ponadczasową, bo symbole są czymś, co od wieków tak naprawdę funkcjonują w naszej kulturze. Tomek, ty obserwując twoje cykle, mogę stwierdzić śmiało, że ty masz swój styl, który jest bardzo rozpoznawalny i sięgasz też po takie tematy niebanalne. Teoretycznie
można by powiedzieć, że jest to proza życia. Po prostu linia brzegowa, teraz za chwilkę będziemy rozmawiali o teatrze życia i niby nic, ale sięgasz troszkę głębiej do tych tematów, opisujesz go w taki sposób, gdzie myślę, że przeciętny człowiek może nie zwraca na to uwagi. Ty jakby każesz się widzowi zatrzymać i zastanowić nad tym, o czym opowiadasz. I pokazujesz to zupełnie z innej strony i jakby trochę potrząsasz tym banałem życia, ponieważ wydaje mi się w ogóle, że jeśli coś, co jest wokół nas, staje się praktycznie niezauważalne, nieciekawe, ty mówisz o tym, co się dzieje w tym naszym świecie, w taki sposób, że od razu chcemy w ogóle wejść w to i posłuchać tej opowieści. Mógłbym to porównać do wspaniałej opowieści rodzica, który opowiada dziecku przed snem o pięknym świecie i zawsze jest to cudowna bajka. U ciebie nie jest to bajka, u ciebie jest to trochę kosmos. I ja teraz tak się złożyło, że trochę kosmos wyszedł na tym pierwszym zdjęciu. I skąd się bierze w ogóle u ciebie ten pomysł na realizację? Tutaj lecisz na długich czasach, błyskasz lampą i zawsze to lepiej wygląda w kolorze. Ty wybrałeś czarno-białe. To jest w ogóle odrealnione. Ja pamiętam, że mnie zamurowało, bo ja uwielbiałem się bawić, zamrażać ten błysk. To był taki reporterski klimacik, długi czas i ten pierwszy plan liźnięty lampą i feria kolorów. Ty robisz kontrastowe zdjęcia czarno-białe i po prostu rozwaliłeś system. Jest to troszkę inaczej pokazane, inaczej opowiedziane. To przychodzi w trakcie pracy, czy ty masz w ogóle coś zamierzonego? Idę robić tak. Zobaczymy, co z tego wyniknie. Teatr życia to jest w ogóle ciekawy projekt, bo to jest pierwszy, to jest projekt, który pokazał mi, czego ja szukam w fotografii tak naprawdę. I tym pierwszym zdjęciem było to zdjęcie, które chyba pokazałeś na otwarciu. To jest ta dziewczyna, ona jest tutaj czwarta, piąte zdjęcie, jak przewinie się. Tutaj, o. To jest zdjęcie, które ja zrobiłem, jeżeli dobrze pamiętam, w 2008 roku. Dziewczyna, która weszła na Folochron, była sytuacja przed sztormem i ona po prostu chciała poczuć burzę. I się rozebrała do stroju kąpielowego i stanęła na samym końcu. Sytuacja była o tyle niebezpieczna, bo w momencie, kiedy ta fala by ją wciągnęła, to tak naprawdę by z tej dziewczyny już nic nie zostało, bo falowanie było tak silne, że gdyby nią uderzyło o falochron, no to... No i zebrała się grupa fotografów, która chciała robić jej zdjęcia, kiedy ona stała na końcu, jakby doświadczała potęgi żywiołu, jeżeli możemy to tak powiedzieć. Czyli ona nie pozowała, tak? Nie, ona, to jest sytuacja niepozowana. I kiedy zrobiłem to... To zburzyłeś mi. Nie, to jest właśnie, to jest jakby cecha też teatru życia, że żadna z tych sytuacji w tym projekcie jest niepozowana. To wszystko to są sytuacje zastane, jakie się działy w życiu codziennym i ta dziewczyna po prostu chciała tego doświadczyć i tych dwóch fotografów, którzy robili jej zdjęcia, no byli jakby obserwatorami, a ja byłem obserwatorem tych obserwatorów, jeżeli tak. I to mi pokazało, że ja od dziecka byłem zafascynowany tematyką snu, tym, w jaki sposób działa nasz umysł, jakby to też mnie bardzo ciekawiło i kiedy zrobiłem to zdjęcie, jakby to mi pokazało, że to jest jakby typ fotografii, czy sposób obrazowania, w jakim kierunku chciałbym iść i jest mi bardzo bliski. I na początku z Teatrem Życia było tak, że to były zdjęcia, które ja dodatkowo robiłem w trakcie jakichś wyjazdów na inne projekty, czy jak gdzieś wyjeżdżałem na wakacje, na urlop, czy ze znajomymi. I dopiero po pewnym czasie, po 2-3 latach, teatr zaczął nabierać takiego kształtu, że już bardzo świadomie zaczynałem szukać zdjęć, sytuacji, które chciałem, żeby jakby zaistniały w teatrze. No, choćby sam kosmonauta. Ja pamiętam, jak kiedyś ze znajomymi rozmawiałem i powiedziałem, że marzy mi się, żebym kiedyś kosmonautę zmiał w Teatrze Życia, sfotografował. 2 lata później to zdjęcie zrobiłem w Nowym Jorku. Więc warto mieć marzenia, potrafią się spełniać.
Tak. Natomiast no, z teatrem życia to było, że poszukiwałem tej właśnie granicy między życiem a snem, bo dla mnie czasami mam wrażenie, że życie jest snem w ogóle, że jesteśmy w takim śnie, który obserwujemy cały czas, z którego się nie wybudziliśmy tak naprawdę. I jakby takich sytuacji szukałem w teatrze życia, szukałem też światła, które światła emocji, sytuacji, które jakby razem tworzyły przekaz do tego projektu, tworzyły symbole, które, bo dla mnie też bardzo ważne w teatrze jest to, że tych zdjęć nie trzeba podpisywać, one tworzą pewnego rodzaju pytania, kiedy oglądamy. To jest też dla mnie ważne przy projektach. Ja nie lubię dawać odpowiedzi. Ja wolę, żeby obrazy stawiały pytania niż dawały odpowiedź, bo to powoduje u widza dużo większą refleksję, dużo więcej przemyśleń. W jakiś sposób ludzie zaczynają eksplorować rejony czasami, których dawno nie odwiedzali albo których nigdy nie odwiedzali. I to powoduje, że sami czegoś nowego o świecie się uczą. Wydaje mi się, że to było kiedyś. Kiedyś było i jeszcze po części jest zadaniem fotografii, że uczyło nas czegoś. Nie tylko o świecie takim widzialnym, który wiemy, że przed nami jest budynek, albo puszcza, albo jakaś inna sytuacja, ale też uczy nas o pewnych rzeczach, które dzieją się w naszym umyśle. Wiesz co, tak oglądam teraz te zdjęcia, nie wiem, który raz w ciągu ostatnich dwóch dni. I cały czas odkrywam coś nowego. To jest w ogóle fascynujący cykl. Tak nieoczywisty. Także polecam Państwu stronę Tomka. Ja może jeszcze właśnie powinienem też pokazać. Przez chwilę ona była pokazana. Jest. Zapraszam na nas stronę tomaszlazar.pl. To jest coś takiego i macie Państwo praktycznie wszystko. Jest też blog, który dawno już nie jest aktywny, ale jest bardzo interesujący. Myślę, że też jest warty obejrzenia. Jest wszystko, my tutaj wracamy z powrotem do teatru życia i mamy je troszkę w innej formie. Państwu polecam oczywiście tą stronę, a my wrócimy do tych zdjęć. Tomek, podróże po świecie, Japonia, Nowy Jork, to są wyprawy twoje, bo ty chciałeś tam pojechać, czy to było przy okazji, zdarzyło się, bo jechałeś zawodowo, a mogłeś przy okazji zrobić coś dla siebie? W sensie z Nowym Jorkiem to było tak, że po raz pierwszy byłem w Nowym Jorku w 2011 roku, kiedy dostałem się na warsztaty Eddie Adams Workshop. Tam też zrobiłem ten materiał protestów na Wall Street, za które pojedyncze zdjęcie dostałem potem nagrodę WordPress Photo. Jakby Nowy Jork stał się takim miejscem, które przez pewien czas dość starałem się cyklicznie odwiedzać, bo byłem na przykład dwa razy na przeglądzie portfolio organizowanym przez New York Timesa, który polecam wszystkim, bo jest naprawdę świetnym miejscem, z którym można spotkać świetnych ludzi, ciekawe dyskusje przeprowadzić sobie, dużo się dowiedzieć o fotografii. Natomiast z Tokio to jest tak, że no ja od ilu już lat? 8? Może 9 jestem ambasadorem Fujifilm w Polsce, jak i na świecie. I miałem także z japońskim Fuji, z tym głównym oddziałem z Japonii, sporo współpracowałem nad różnymi projektami. No i odbyłem, nie wiem, 7 podróży do Tokio. Więc no, te podróże spowodowały, że też mogłem zrealizować pewne projekty. Też spędziłem raz 2 miesiące w Tokio, ponieważ tam robiłem swój temat na doktorat z fotografii, więc no to poza tym Japonia ma dla mnie coś takiego fascynującego, jest dla mnie też w jakiś sposób bliska sercu, sama kultura, to w jaki sposób Japończycy się zachowują, w jaki sposób postrzegają pewne rzeczy, no sama japońska fotografia jest bardzo ciekawą fotografią. Tak, to dosyć specyficzna fotografia, trudna do zrozumienia. Pamiętam, jak próbowaliśmy
uczyć fotografii japońskiej, to nie było łatwe. Wiele osób nie rozumiało w ogóle filozofii tej japońskiej fotografii, ale myślę, że ona jest dosyć ważna i też w sumie też miałem takie pytanie, dlaczego fotografia japońska, a nie na przykład francuska czy angielska albo amerykańska. No bo jednak kultura Zachodu jest podobna, tak. A japońska jest bardzo wyjątkowa, dlatego no, fascynująca jest. Ja też obserwuję te dokonania właśnie japońskich fotografów w klimacie właśnie Daido Moriyamy i czy Provoke lata 70. no, czy 60. jeszcze. No, muszę przyznać, że to jest taki sposób patrzenia, fotografowania, który jest dla mnie trudny do powtórzenia, bo ten sposób, to myślenie jest tak nietypowe, że powiedziałbym, że wprost wybitne. Może omówmy ten projekt. O dworcu Shinjuku Crash, o dworcu Shinjuku. To jest, jak byłem jak pojechałem na te 2 miesiące robić ten swój projekt na doktorat, to Fuji też mnie poprosiło, żebym zrealizował taki projekt dla nich, w sensie o dworcu Shinjuku. Jakby zacząłem się zastanawiać, no bo największy dworzec na świecie, dziennie przesiada się tam, wtedy jak byłem, 3,5 miliona ludzi dziennie, więc jest to... Spore miasto, Warszawa. Dokładnie. Nie ma tylu mieszkańców. I tak myślałem, no można podejść w bardzo klasyczny sposób, taki jak opowiada się w reportażu, czyli mamy przestrzeń, mamy jakieś detale, osoby i w ten sposób możemy opowiedzieć, ale bardziej się zastanawiałem, jak pokazać to w inny sposób, przez właśnie to zatłoczenie i jakby poszukując też podpowiedź dostałem, patrząc na malarstwo Hieronima Boscha, jakby on mi dał odpowiedź właśnie w jakim kierunku i się skupiłem na dwóch peronach, które to są najbardziej zatłoczone perony, gdzie najwięcej ludzi dziennie wsiada i wysiada. To jest po prostu morze ludzi, które wsiada i wysiada z pociągów. I postanowiłem pokazać właśnie to upchanie tych osób w tych pociągach, jak i czekających na zewnątrz, przez serię takich portretów oddających atmosferę tego, co się dzieje rano i popołudniami czy wieczorem na tym dworcu Shinjuku. I wydaje mi się, że to też w takim węższym jakby stopniu, ale opowiada, jak wygląda ten dworzec Shinjuku, jak dużo ludzi tam jest. Bardzo surrealistyczne te, nie wiem, można to nazwać portretami? Wydaje mi się, że tak, no czy bo jest to... reportażem, bo to jest... ja bym to nazwał portretami, bo są to portrety pokazujące osoby w danych sytuacjach, pokazujących emocje też, co rzadko się zdarza, bo naprawdę uchwycić emocje na twarzy Japończyków nie jest łatwo, bo oni zazwyczaj są bardzo tacy w środku, w sobie. Natomiast na tym dworcu czasami było widać, że jak są upychani, no bo to, tak jak wszyscy wiedzą, są tam ci mężczyźni w białych rękawiczkach, którzy dopychają te osoby, więc no ja bym to nazwał portretami, serią takich portretów dokumentalnych pokazujących właśnie to, co się dzieje na tym dworcu. Takie wąskie wycinki z tego. Ale wiesz co, zaskakuje mnie spokój na twarzach tych ludzi. Nie ma napięcia, nie ma zdenerwowania, bo tak próbuję wyobrazić sobie, jakby to było w naszym warszawskim metrze. Aha. Gdyby był taki ścisk, gdyby jeszcze nas dopychano, myślę, że my naszym temperamentem bylibyśmy bardziej nerwowi. W sensie, no bo my jesteśmy, no, Europejczycy z natury mają inny temperament i w sensie nawet patrząc od Skandynawii aż po Włochy na sam dół, to też jak się różne grupy osób różnią nastawieniem jakby emocjonalnym. Japońska kultura jest w ogóle taką kulturą bardzo, słowo grzeczne nie jest właściwe, oni po prostu tak są wychowani, że starają się zachowywać spokój. Te emocje zazwyczaj gdzieś głęboko w nich buzują, jeżeli możemy to tak nazwać. To czasami widać, to ujście tych emocji na przykład w życiu nocnym, bo w życiu nocnym
lubią się zabawić jakby i widać wtedy, że jakby to jest ten moment, kiedy ta para znajduje ujście po całym dniu pracy czy tych stresów, napięć, które miały miejsce. Jak prezes powiedział, mocniej dają w szyję i wtedy wychodzi. Fascynujące, wiesz, to w ogóle temat wydaje się z jednej strony bardzo prosty, z drugiej strony złożony i trudny też do opowiedzenia. Ty pokazałeś w niesamowicie malarski, surrealistyczny sposób opowieść o ludziach, którzy podróżują. I patrząc na ich twarze, mam wrażenie, tak jakby zatrzymali się w czasie. To jest jak sen właśnie, który pewien etap naszego życia jakby zatrzymuje. I oni też w tej podróży są jakby zahibernowani. Mhm. Czekają do... aż dojadą do następnej stacji, gdzie wysiadają i wtedy się aktywują. Ciekawe. Takie mam spostrzeżenia. Teraz dosyć poważny projekt syberyjski, Dzieci Syberii, tak? Mhm. Dzieci, które już nie są dziećmi, to starsi, poważni ludzie. I zrobiłeś bardzo ciekawe portrety, bardzo ciasne kadry, kontrastowe, gdzie na twarzach tych osób widać jakby historię tego życia. Czy to był twój zamysł? Czy ja dobrze to czytam? Mhm. W sensie, robiąc, jak jeszcze mieszkałem w Szczecinie, zacząłem robić taki projekt o Szczecinie, jakby taki dziennik osobisty. I w międzyczasie trafiłem na panią Janinę Grześkowiak, to jest ta pierwsza pani, która jest na zdjęciu, i ona mi opowiedziała historię swoją. W sensie poszedłem z aparatem, a w ogóle aparatu nie wyciągnąłem, bo siedzieliśmy przy, jeżeli dobrze pamiętam, herbacie wtedy i rozmawialiśmy o życiu. No i na sam koniec ona mi powiedziała, że do lat 90. oni nie mogli opowiadać tych historii, póki jakby rząd komunistyczny nie upadł. Był zakaz rozmawiania o tym, że te osoby były zesłane na Sybir. I tak zacząłem szukać i nie mogłem sobie przypomnieć, żeby te historie zostały opisane, w sensie i sfotografowane, i pomyślałem, że no bardzo jest to ważny temat, tym bardziej potem się dowiedziałem, że w następnym roku była rocznica zsyłki na Sybir. I tak wymyśliłem sobie, że chciałbym sportretować tyle osób, ile będę mógł, spisać ich historię i zorganizować wystawę, na którą mógłbym ich zaprosić, w sensie, żeby ludzie poznali te historie, bo wiele osób nie zna tych historii, nie znało tych osób, więc pomyślałem właśnie, w jaki sposób chciałbym też oświetlić to, żeby te twarze wyglądały jak takie rzeźby, jak takie pomniki tak naprawdę. I to było tak, że z każdą z tych osób spotykałem się zazwyczaj u nich w domu i przeprowadzałem wywiad, i w trakcie tego wywiadu robiłem zdjęcia. I zazwyczaj wystarczyło zadać kilka pytań, żeby te osoby wracały wspomnieniami do tego, co się wydarzyło na Sybirze. I to było niesamowite, jak twarz się zupełnie zmieniała tych osób. Dlatego też dla mnie te zbliżenia były ważne, bo te twarze są takimi mapami historii, które możemy popatrzeć, przeczytać, i jakby widzimy te historie, które, no w cudzysłowie możemy powiedzieć, wyryły się na ich twarzach, bo to są bardzo bolesne historie, bardzo ciężkie historie. No ale tak było i dlatego też dla mnie ważne było, żeby te historie zapisać. Bo ta średnia wieku tych osób, wtedy jak ja przeprowadzałem wywiady z nimi, no to była około 85-88 lat. Więc wiesz, ja tak patrzę na oczy i czytam strach, smutek, mniej bólu, bardziej właśnie ten strach i smutek. No, strasznie dużo przeżyli ci ludzie, jeszcze będąc no, w tak młodym wieku. No, to jest właśnie ten problem, że młodzi ludzie potrzebują właśnie tego bezpieczeństwa i stabilizacji, a ktoś, kto jest wyrwany ze swojego życia i w tak surowych warunkach,
mieszka i praktycznie jest nikim. Ten czas jako dzieci, które każdy z nas dostał, w sensie ten czas bezpieczeństwa, ciepła, dorastania wśród takich samych osób jak my, że mogliśmy się bawić, takiej wolności, nawet możemy to nazwać, no, to oni z tego zostali jakby obrabowani, w sensie oni tego nie mieli. To było dużo lęku, obaw, nie wiadomo, czy się przeżyje, więc... Tak. Jeszcze przypomniał mi się dokument o Ryszardzie Horowicu, który powiedział, że kiedyś na wykładzie na uczelni zapytał student, czy uczeń, nie pamiętam jaka to była szkoła, w Nowym Jorku dostał pytanie, jakie miał zabawki w Auschwitz. Ktoś sobie nie mógł wyobrazić, że nie był traktowany jako dziecko, nie miał zabawek, nie był też traktowany jak człowiek. No to szokuje, to jest trudne do wyobrażenia i co ci ludzie przeżyli, no szokujące. Wspaniały projekt, no świetnie pokazany, także gratuluję. A ta wystawa się odbyła? Tak, ta wystawa się odbyła. Ja te zdjęcia mam, bo to była wystawa, to były zdjęcia w formacie 1,5 metra na 1 metr w drewnianych ramach razem z opisami historii. Na tą wystawę, bo to było w Filharmonii Szczecińskiej, na czwartym, to jest galeria czwarte piętro, wtedy chyba z 400 osób przyszło. W sensie oczywiście głównymi bohaterami były osoby sportretowane przeze mnie i byli zdziwieni, w sensie jak wiele osób do nich podchodziło, chciało porozmawiać o tych historiach, bo oni byli bohaterami tak naprawdę tego wydarzenia i no, dla nich to było bardzo miłe, że w sensie tyle osób chce jakby wysłuchać tych historii, że to nie są jakby obojętni na to. Czyli zrobiłeś wielką rzecz, opowiedziałeś historię tych ludzi i też powstała świetna wystawa fotograficznie. Powiedziałeś to i tekstem, i obrazem, co nie jest łatwe. Wiesz co, tak pomyślałem, że czasami dla osoby, która startuje w fotografii, ma już swoją wiedzę techniczną, chce robić coś wyjątkowego i trafia się taki projekt, powiedzmy pomysł na taki projekt, że opowie się o ważnych osobach, które dużo przeżyły. I myślę, że najprościej jest usiąść, opowiedzieć, posłuchać tej opowieści, nagrać ją, spisać ją. Trudniej jest pokazać to obrazem. I tu jest kłopot, bo mając fantastyczny sprzęt, który dzisiaj jest łatwo dostępny, światło, trzeba zrobić coś takiego, żeby nie było za ładne, bo stracimy sens tej opowieści, tylko żeby właśnie odnieść się do tego, co się wydarzyło. Ty zrobiłeś to w fantastyczny sposób, pokazałeś ich jak pomniki, bo jednak są takimi pomnikami, przeżyli, są bohaterami i są pomnikiem, który jest tą opowieścią o tym, co się wydarzyło. Powiedz, bo to jest właśnie to, co jest ważne dla takich osób, które nas oglądają, jak myśleć, jak do tego podejść, żeby osiągnąć taki efekt, no bo jednak to nie jest proste. Teoretycznie wydaje się proste. Robi się zdjęcia czarno-białe, tak się oświetla, tak się kadruje, nie, wiesz, taki niby banał, ale to jest skomplikowane. Jak wejść w ten sposób myślenia, żeby oddać cześć takim osobom w takim projekcie albo w innym, opowiedzieć w taki sposób, żeby to nie było banalne? W sensie... Teraz pytam nauczyciela. W sensie wydaje mi się pierwszym aspektem i chyba jednym z takich najważniejszych, że prawda nie zawsze jest wygodna, prawda nie zawsze jest ładna. W naszej kulturze zauważyłem, że żyjemy coraz bardziej w takim... świat jest malowany taki, że wszystko jest piękne. Tak.
W sensie chcielibyśmy i oczywiście to jest ważne, żeby postrzegać, natomiast prawdziwe postrzeganie rzeczywistości polega na tym, że widzimy zarówno te dobre, jak i te złe strony. W przypadku portretów dzieci z Syberii, no dla mnie bardzo ważne było, żeby tak poprowadzić tą rozmowę z tymi osobami, żeby te emocje były widoczne, czyli trzeba było przede wszystkim to jest przygotowanie się mentalne, o to ja bym powiedział tak, bo dobry fotograf nie jest tylko dobrym fotografem w sensie, że trzyma aparat w ręce i umie zrobić zdjęcie. Dla mnie dobry fotograf to jest też dobrym psychologiem i socjologiem. Wie, jak porozmawiać z człowiekiem, wie, w jaki sposób poprowadzić rozmowę, żeby pewne rzeczy się zadziały, żeby ta osoba nam albo zaufała i się otworzyła, żeby pewne emocje pojawiły się w oczach. I czasami musimy też wiedzieć, jak się zachować, jeśli te emocje się nie pojawią, albo jak się pojawiają, czy chcemy dalej brnąć, czy to zostawić. Mogę podać na przykładzie dwóch bohaterów z Dzieci Syberii. Pan Tadeusz już nie żyje, natomiast była taka sytuacja, że on zaczął opowiadać historię, kiedy jego siostra głodowała na Sybirze i przyszedł jeden z żołnierzy rosyjskich, wtedy Związku Sowieckiego, i powiedział jego ojcu, że jeżeli dobrze pamiętam tę historię, że jedzenia nie dostaną, i ojciec był tak wściekły, że zaczął go z siekierą ganiać po domu. W jakiś sposób, no jest to kuriozalna taka sytuacja, ale domyślam się, że kiedy on wspominał głód, całe cierpienie i to wszystko, kiedy się wydarzyło, jak oni byli dziećmi, ja do tej pory pamiętam, jak on zaczął płakać przede mną, a ja siedziałem od niego 1,5 metra, zgrzyt zębów, bo on sobie nie dawał rady z tymi emocjami. Ja wiedziałem, że ja nie jestem w stanie nic powiedzieć, nic zrobić. Jedynie mogłem poczekać, odłożyć aparat. On w tym momencie powiedział, że musi wziąć tylko leki na uspokojenie, wrócił i po 10 minutach powiedział, że chwilę musi odpocząć, że możemy coś tam porozmawiać sobie o życiu i kontynuować rozmowę. Inna pani z kolei, jej mama zginęła przywalona w kopalni złota Belkom. I kiedy próbowałem jakby przebić się przez taką zasłonę, która została w jej głowie stworzona, w jej umyśle, ona nie pamiętała w ogóle praktycznie, mówiła, że nie pamięta nic z Sybiru, że to jest tak, to są jakieś wspomnienia, do których nie ma dostępu. I to jest też bardzo ciekawy przykład, jak nasz umysł działa, że czasami jeżeli w naszym życiu jakaś trauma się wydarzy, to jeżeli umysł nie jest w stanie jej udźwignąć, to odcina po prostu to. I to też dla mnie było bardzo ważne, żeby nie próbować złamać tego, nie próbować się przebijać na siłę, bo dla mnie to było obrazem, to, że ona nie pamięta tego. Te fragmenty ja sobie poskładałem, natomiast to dla mnie było, czego ona musiała doświadczyć, że nie pamiętała tego. Więc dobry, wydaje mi się, psycholog, socjolog to jest osoba, która też wie, kiedy, w jaki sposób poprowadzić rozmowę, czasami kiedy odpuścić, bo jednak rozmawiamy z drugim człowiekiem i też musimy wiedzieć, żeby mu krzywdy nie zrobić, albo tą rozmową, którą prowadzimy, lub tą sytuacją, którą obserwujemy, więc taka duża uważność, wrażliwość, współczucie na drugiego człowieka, to są bardzo ważne cechy dla fotografa, które powinien sobie rozwinąć. Oczywiście forma i styl to są rzeczy, które też dochodzą, czyli potem jak chcemy to ubrać, żeby to wizualnie wyglądało. Ale przede wszystkim no, musimy mieć w sobie coś takiego, żeby wiedzieć, też mieć świadomość, że te wspomnienia, które oni nam opowiadają, te historie z nami też zostaną do końca życia. I pytanie, czy ktoś jest w stanie wysłuchać tych historii. Bo to nie jest tak, jak oglądamy sobie film w telewizorze, to siedzi przed nami żywa osoba, która płacze i opowiada historię swojego życia. Więc tak, to jest bardzo trudne. Dobrze, to zmienimy teraz temat na lżejszy, na modę. To jest bardzo ciekawe, bo u ciebie, w twojej twórczości praca na fotografa modowego na wybiegach, tydzień mody w Paryżu, czy fotografia reklamowa. Jaki to jest świat? Czy
bo wiesz, są fotografowie no, stricte modowi, oni w tym siedzą po prostu, w tym celebryckim świecie, dobrze się czują, są jakby jego częścią. Ty wchodzisz trochę z zewnątrz, masz zupełnie inny sposób myślenia, patrzenia, fotografowania, masz inne poglądy, tutaj jesteś zaangażowany, bo fotografujesz, do WordPress Photo zaraz przejdziemy, fotografujesz rzeczy ważne dla świata, no i wchodzisz w ten celebrycki świat, fotografujesz modę, ale też w bardzo specyficzny sposób, to jest zupełnie inna fotografia, do której ja jestem przyzwyczajony, oglądając magazyny modowe, czy w internecie, coś, co jest, ma być piękne i pożądane. Jak to jest u ciebie właśnie? Jak ty to czujesz? Jak podszedłeś do tego? Skąd w ogóle też to zaproszenie do pracy? Czy byłeś po prostu dla nich tak interesującą postacią, ciekawym fotografem, że pomyśleli, my też chcemy, żeby on coś nam wystrugał? W sensie, odpowiadając, dla mnie moda, w ogóle chyba świat mody jest bardzo pojemnym, świat fotografii modowej jest bardzo pojemny, bo możemy robić fotografię high fashion, ale możemy też robić lifestyle'ową, możemy robić modę w kierunku portretów, więc to jest na tyle pojemne, że możemy w bardzo różny sposób to zinterpretować. A jeśli chodzi o sam tygodnie mody, to wyglądało w ten sposób, że jak byłem w Nowym Jorku, byłem na spotkaniu z edytorką New York Magazine i The Cut Magazine i pokazała mi wtedy swój teatr życia i inne projekty. Ona powiedziała, że jak będzie miała coś na oku, to się do mnie odezwie. I w wakacje, to było w 2014 chyba, albo 2015, napisała do mnie maila, czy nie byłbym zainteresowany, żeby sfotografować trzy największe tygodnie mody w Europie, czyli pokazy w Londynie, w Mediolanie i w Paryżu. No, powiedziałbym marzenie fotografa, bo to takich zleceń nie było dużo, w sensie były takie zlecenia National Geographic, ja wtedy na miesiąc czasu wyjechałem z domu. No i napisała, że to bardzo było zabawne, bo napisała, masz pełną dowolność, tylko trochę więcej zdjęć w kolorze byśmy poprosili. Więc no, to było tak, że jakby mogłem robić co chcę na tych pokazach mody. Ja przez 2 czy 3 tygodnie jakby obejrzałem różne dokumenty o modzie, o edytorach, jak się wypowiadają o modzie, o różnych fotografach, jak fotografowali tygodnie mody, bo dla tych magazynów tygodnie mody robili na przykład, nie wiem, Christopher Anderson z Magnum, Alex Majoli, Dina Litowski, no, czy Pari Dukowicz na przykład. No, to są bardzo znane nazwiska w świecie fotografii. I gdzieś zaczął mi się krystalizować w głowie taki obraz, w jaki sposób chciałbym zrobić ten materiał, na zasadzie takich ujęć filmowych jakby, że to są praktycznie kadry wyjęte z filmu, sytuacji podpatrzonych, które się działy na backstage'u czy w różnych sytuacjach, bo New York Magazine ubiegał się i The Cut Magazine dla mnie o tak zwane all pass, czyli że mogłem mieć wszędzie wejście na każdy jakby element pokazu czy każdy etap. Natomiast to wszystko zależało od projektanta, bo niektórzy projektanci zgadzali się, że mogłem wejść tylko na backstage, inni na przykład na first look, czyli first look to jest ta sytuacja, kiedy modelka jest przed zaraz wejściem na catwalk i wtedy fotografowie mogą jako pierwsi zrobić zdjęcia kreacji. Czy beauty to są, kiedy modelki są przygotowywane do pokazu, więc no, jakby tych etapów było wiele. Nie zawsze na wszystkie można było, ale to dla mnie to było tak, że ja po każdym dniu edytowałem ten materiał, bo szukałem elementów, których mi brakuje. Nie chciałem powtarzać tych samych elementów z różnych pokazów. Jakby już w głowie, zresztą ja napisałem to edytorce, że ja im podeślę cały materiał gotowy po całym tygodniu. Nie, że dostaną codziennie zdjęcia, tylko dostaną cały materiał. Oczywiście szerszą paczkę taką, którą oni sobie wyedytują, ale to już będzie taka moja edycja pokazująca wizualnie, czego ja szukam. Więc no, była to bardzo ciekawa przygoda, bo dużo się działo, ale to mnie też dużo nauczyło, więc... Zrobiłeś parę kolorowych zdjęć przy okazji. Tak jest. Wszyscy byli szczęśliwi. No tak, to jest bardzo ciekawe doświadczenie, wejść w świat, który jest dla nas nowy i nie mając
doświadczeń właśnie w tej jakby dziedzinie fotografii. Jesteś takim czystym fotografem, który wchodzi i robi po swojemu. Carte blanche. Carte blanche, właśnie. I to jest odkrywcze dla takiego edytora. Nagle widzi zdjęcia, których się nie spodziewał. Sposób fotografowania, patrzenia, świecenia, czy szukania w ogóle ciekawych elementów w kadrze jest zupełnie zaskakujący, prosty. No to było ciekawe, bo dzięki tym zdjęciom, które zrobiłem, potem zostałem zaproszony przez Chanel, żeby zostać tak zwanym photographer of the house, czyli na indywidualne zaproszenie Chanel robiłem zdjęcia na ich pokazie w Filharmonii w Hamburgu na przykład. Albo te zdjęcia z opery w Paryżu, to tak samo po obejrzeniu mojego portfolio z tygodni mody dostałem do tego propozycję, żeby zrobić plakat dla opery w Paryżu. Więc jakby widząc sposób, w jaki ja wizualnie opowiadałem, chcieli, żebym dla nich zrobił zdjęcia. Stałeś się artystą modowym. No, fotografem, twórcą. Tak. Wiesz, tutaj pojawiają się takie kadry, które w sumie bardzo kojarzę ze zdjęć Rafała Milacha, z tym świeceniem na tak zwaną blachę, po prostu płaskie światło, bardzo mocne i to się staje pewną taką modą, nie wiem, manierą, jak to nazwać. Jak ty to widzisz? Bo masz projekt, o którym zaraz też porozmawiamy, który bardzo mi kojarzy się z takim świeceniem i to jest ten projekt covidowy. To jest taka fotografia jakby lat 80. Właśnie mówiąc o modzie, tutaj o ciuchach, przy okazji weszliśmy w temat mody fotograficznej, bo to też był czas Holgi, był czas, gdzie u ciebie na blogu też właśnie widziałem takie kadry właśnie holgowe. Ja do dzisiaj uwielbiam Holgę, chociaż dawno nie fotografowałem, ale właśnie ten look pozostaje i to jest po prostu klimat taki właśnie ze snu i fajny projekt z Bielskiego na przykład, jak wygrał Lajkę, pamiętasz? Świetne. I myślę, że gdyby to nie była Holga i ten plastikowy obiektyw, to nie byłoby tego klimatu. Nie dałoby się tego tak opowiedzieć. Tak samo jest tutaj z tym błyskaniem. Powiedz mi, czy... bo ja nie rozumiem tego błyskania i ja bardzo się ucieszyłem, że jak wreszcie miałem lampę, gdzie mogłem podnieść ją do góry i odbić światło i było naturalne. A ten powrót do tego spłaszczania, wytłumacz mi dlaczego. W sensie dla mnie ta fotografia nawet sięga, to jest fotografia, gdzieś Luigi już robił takie zdjęcia. Tak, to jest, tak. Powiedziałbym, że Luigi lata 40. No, to jest... to jest dla mnie narzędzie. Ja rzadko stosuję, w sensie, żeby bezpośrednio... Ja bardzo lubię przesunąć lampę od osi obiektywu w ogóle i dlatego albo jeżeli mogę na wyzwalaczach radiowych, albo na kablu, czyli żeby tą lampę przesunąć, tak jak na przykład na innych zdjęciach. Tu jest takie zdjęcie, gdzie dziewczyny stoją jeszcze wcześniej. O, to. Na przykład to są dziewczyny na pokazie, jeżeli dobrze pamiętam, Gilesa w Londynie i ja bardzo lubiłem wykorzystywać światło błyskowe, żeby nadać pewnej charakterystyki. W tym momencie błysnąłem przez... tutaj były takie kolumienki i one dały takie bardzo fajne cienie i całą charakterystykę tej fotografii. Więc ja po prostu wykorzystywałem ten flash po to, żeby uzyskać określony charakter, ale żeby tak bezpośrednio błyskać, to starałem się bardzo rzadko to wykorzystywać. Bardziej szukałem tej filmowej charakterystyki takiej. Natomiast wiem, że są fotografowie, którzy tylko tak robią. Na przykład czy Rafał od dłuższego czasu już jakby robi zdjęcia w tym stylu. No to jest każdego z nas wybór, czy jakby chce właśnie iść w taki sposób, czy w inny. I tyle chyba bym powiedział, bo to jest dobranie określonego stylu do opowiadania historii, czy do tego, co to ma znaczyć jeszcze czasami, nie? U Rafała to jest taka surowość też pewnego rodzaju, tak. Gdzie on dużo protestów dokumentuje, więc to jest takie właśnie, nawet
ten archiwum, które założyli, czy ta fotografia też jest taki, ma charakter archiwalny, więc... Ja właśnie tak się zastanawiam, czy to jest odzieranie z emocji, żeby pokazać, co jest ważne i czytać to jako czysty dokument, czy to jest jakby podkreślanie, tworzenie właśnie tych emocji, które są bardzo wyraziste. Czasami obdzieranie czegoś powoduje podkreślenie, a czasami podkreślenie powoduje... To się, wydaje mi się, że te rzeczy koegzystują cały czas koło siebie. I wróciłbym do tego, co na początku mówiłem, że najważniejsze jest robić dobre zdjęcia, bo możemy wykorzystywać... Czasami są fotografowie, którzy mogą paść, w cudzysłowie powiedzmy, ofiarą stylu, że chcą w jakimś stylu robić zdjęcia, tylko oprócz stylu nie niesie to ze sobą żadnej treści. Wydaje mi się, że przynajmniej dla mnie to jest ważne, żeby forma i treść ze sobą współgrały, bo wtedy to pokazuje pewnego rodzaju świadomość i też ten obraz jest dużo ciekawszy. Natomiast jeżeli to jest sama zabawa formą, no może być. Czasami może to tworzyć jakieś emocje. Natomiast kiedy ta forma i ta treść ze sobą współgrają, no ten obraz jest dużo mocniejszy, dużo ciekawszy, wielo bardziej poziomowy, o tak bym powiedział. To jeśli już mówimy o tych emocjach, to jeszcze może zapytam o wystawy, bo czy ty robisz często wystawy swoich prac? Od czasu do czasu. W sensie, niedługo będą. Tak, nie, ostatnią wystawą, jaką miałem, to była wystawa Willi Lenza w Szczecinie, to mojego projektu covidowego. To była ostatnia taka wystawa, którą miałem. Opowiedz, jak ty prezentujesz zdjęcia? Czy wszystkie są w tych samych formatach? Czy starasz się zmieniać albo opowiadać jak w muzyce, że musi być coś większe, coś mniejsze, żeby była jakaś emocjonalna opowieść? Wyobraź sobie, nie wiem, 20 zdjęć doskonałych, każde perfekcyjne, każde idealne jako pojedynczy obraz, ale wiszą obok siebie równiutko, są w tych samych formatach, w takich samych ramach i już przy piątym nudzisz się. W sensie, no jeżeli sam, w sumie twoje stwierdzenie jest odpowiedzią. Bo jeżeli się nudzisz, to znaczy, że coś by należało zmienić. W przypadku COVID-u na przykład, niektóre zdjęcia to były fototapety, a tam było tych fototapet raz, dwa, trzy albo cztery i reszta to były te zdjęcia tej samej wielkości. Natomiast to zależy też od przestrzeni, od projektu, bo może być tak, że na przykład ułożenie zdjęć w tych samych wielkościach stworzy pewnego rodzaju równość i pewnego rodzaju linię opowiadającą całą, że ten projekt będzie się bardzo dobrze czytało, bardzo dobrze będzie się przechodziło od zdjęcia do zdjęcia, to będzie tak jakby przeglądanie książki, tak, czy czytanie książki. Natomiast możemy się też zabawić wielkościami, czyli na jednej ścianie może być kilka na zasadzie takiego rozrzuconych zdjęć, które są na ścianie, gdzie korespondując do tego może być fototapeta albo jedno zdjęcie. To zależy od projektu, jego idei, jaka jest, czy to jest na przykład, czy to jest bardziej reportaż, czy to jest dokument, czy to jest jakiś taki bardziej odautorski projekt, nazwijmy to esejem, to wtedy możemy tym się też pobawić. Możemy też zwrócić uwagę widza przez to, że dane zdjęcie będzie bardzo małe, a inne bardzo duże. To też wpływa na odbiór emocjonalny danej fotografii, więc powiedziałbym, no zależy od formy projektu i przestrzeni, w jakiej on jest prezentowany. I tym, co byśmy sami chcieli nim opowiedzieć. Tak, przyznam, że cię troszkę podpuściłem. Ale odpowiedziałeś fantastycznie. Nie ma idealnego sposobu. Właśnie ważna jest przestrzeń, której prezentujemy. Ja to tak... I to mnie właśnie fascynuje, jak mam gdzieś wystawę, najpierw oglądam galerię i ta wystawa dopiero buduje się w mojej głowie. Mhm. To jest najfajniejszy moment. Miałem ciebie zapytać o tutaj w sprawach sprzętowych. Jesteś ambasadorem Fuji, używasz świetnego sprzętu, który ma doskonały obraz. Domyślam się, że pracujesz na średnim formacie. Perfekcyjny, super czułości. No i teraz powinienem ciebie zapytać, czy wolisz światło zastane,
No bo przy tych wysokich czułościach możemy sobie pozwolić na wszystko i mamy piękny klimat, tego jest taki filmowy. No i czy błyskasz? No ale widzę, że błyskasz. Ale z drugiej strony czuję, że jesteś też filmowcem i lubisz to światło ze Stanów, więc no, jestem rozdarty. Ratuj. Jak to jest u ciebie? W sensie dla mnie światło też jest narzędziem. Bardzo lubię światło filmowe, bardzo lubię oglądać filmy, gdzie jest piękny obrazek. Bardzo lubię na przykład kino azjatyckie, czy kino Wong Kar-wai'a, czy Pang Chan-wooka. Czy ostatnio byłem w kinie na przykład na Oppenheimerze Nolana, który uważam jest świetnie zrobiony. Naprawdę film wielopoziomowy i operatorsko też jest bardzo dobrze zrobiony. Więc lubię światło ciągłe, lubię obserwować to światło, ale lubię też dodać czasami ten błysk, jeżeli ma on coś podkreślić lub ma nadać określony charakter. Nie lubię błyskać, żeby po prostu błyskać. To tak, tak to raczej u mnie nie działa. Wolę po prostu użyć tego flasha w momencie, kiedy on ma faktyczne jakieś dla mnie zastosowanie. Natomiast jeżeli sama naturalność jest bardzo dobra, tak jak na przykład, nie wiem, przy projekcie, jak byłem na wojnie w Ukrainie, no to wszystko jest rejestrowane na świetle za Stanem, które było bardzo ciekawe. Okej. Dziękuję. To teraz obejrzymy projekt Gdzie nie ma nic. Nie ma światła, znaczy światło jest, oczywiście fotografia to przecież światło, ale jest właśnie taki totalnie wyprany z emocji i to jest bardzo poważny temat, bo to jest ten słynny las samobójców. Ty specjalnie tam pojechałeś, czy nadarzyła się okazja? Czułeś, mówiłeś, że byłeś kilka razy w Japonii i no i za każdym razem później wiedziałeś już, że jadę, przy okazji zrobię to, to, to i to. Czy z tym było tak samo? W sensie, jak jechałem do Japonii na 2 miesiące robić swój materiał na doktorat, w międzyczasie dowiedziałem się, że zostałem wybrany na warsztaty organizowane przez WordPress Photo, Jobs World Masterclass. I tematem tych warsztatów były konsekwencje. Wiedziałem, że w Polsce jakby nie dam rady czasowo zrobić żadnego projektu i zacząłem... Świetny temat. Muszę zapamiętać. I zacząłem się zastanawiać, jaki temat mógłbym zrobić i przypomniało mi się kiedyś, jak kolega w liceum mówił mi o lesie samobójców. No i zacząłem zgłębiać ten temat. Ten temat jakby po powrocie jeszcze byłem w tym lesie 2 razy, bo jakby chciałem go sfotografować w 4 porach roku. I no jest to drugie miejsce na świecie, czy było drugim miejscem na świecie, gdzie ludzie popełniają samobójstwa. Jest to bardzo magiczne miejsce, bo jest to przepiękny las u podnóża góry Fuji, który wyrósł na podłożu magmowym, które jest zastygnięte. Jest tam bardzo dużo ferromagnetyków, więc GPS i różne rzeczy wariują. I sami z przewodnikami tego doświadczyliśmy, bo przeszliśmy las wskroś, bo GPS pokazał, że tu jest wyjście. Po 2 godzinach okazało się, że jesteśmy po drugiej stronie lasu. Natomiast no, jest to taka opowieść o człowieku bez człowieka, jakby pokazanie krajobrazów, czy widoków, jakie ostatnio widzieli ludzie, którzy popełnili samobójstwa. I też dlatego wykorzystałem, na przykład tu jest aparat na podczerwień wykorzystany, ponieważ no, bardzo chciałem, żeby... Bo Aokigahara inaczej nazywa się Jukai. Jukai znaczy morze drzew. Zresztą jak na tym pierwszym zdjęciu widać, jak byliśmy na szczycie, to te drzewa falują jak ocean, po prostu jak się patrzy na to wszystko. I chciałem, żeby te morze drzew było białe. Dlaczego białe? Dlatego, że kolor biały w Japonii jest kolorem śmierci i żałoby. Więc chodziło mi o nadanie symboliki temu miejscu, bardzo połączonej jakby z kulturą, w której to miejsce się znajduje. I opowiedzenie przez pryzmat krajobrazów, bo te krajobrazy to są jakby ostatnie miejsca, które ci ludzie widzieli, zanim popełnili samobójstwo. Bo nie wszyscy jakby popełniają. Są osoby, które wchodzą do tego lasu na przykład na 3 dni i potem wracają, bo jednak podjęli decyzję, że nie będą
że nie popełnią samobójstwa. Zresztą jest taka tablica duża, informacyjna przy tym, bo to jest takie jedno miejsce. Dwa czy trzy miejsca są takie, ale to jest najważniejsze, czy tam najwięcej osób wchodzi, że pamiętaj o swojej rodzinie, jeżeli masz jakiś problem, to zadzwoń, tam jest telefon taki zaufania. Te taśmy zazwyczaj ludzie właśnie rozciągają, jak wchodzą w głąb lasu, bo z racji tego, że jest problem z GPS-em, no to oni po tych taśmach wychodzą, no albo już zostają w tym lesie, więc to jest też ciekawe, bo na przykład w ogóle ptaków nie słychać w tym rejonie samobójstw, no jest to takie bardzo, bardzo magiczne miejsce, bym powiedział. To czuć na twoich zdjęciach. Wiesz, ja też jestem zaskoczony, bo lubię podczerwień i mam dwa aparaty. Fotografowałem swego czasu bardzo dużo w podczerwieni. Nie potrafiłem zrobić, tak szczerze mówiąc, nic sensownego w tej podczerwieni. Nie umiałem opowiedzieć żadnej ważnej historii w podczerwieni. Tutaj myślę, że jest po prostu idealnie. Także muszę przyznać, że jest jakiś wzór, że ta podczerwień ma sens. No, jest to taki bardzo, bardzo subtelny temat. Natomiast w momencie, kiedy czyta się całą historię, to bardzo, bardzo oddziaływuje też na odbiorcę. Też ta forma prezentacji, po prostu zatrzymałeś czas. Tam nie czuję powiewu powietrza, nawet patrząc na zdjęcia tego lasu, także niesamowite. Co nam zostało? Ostatnie 3 lata. Tak. Coś, co zmieniło nasze życie. Tak, świat był do ery COVID-u i jest teraz nowy czas. Jesteśmy zupełnie inni. Wiesz, wczoraj z kimś chyba rozmawiałem, albo przedwczoraj, na temat COVID-u. Wczoraj. I obydwaj stwierdziliśmy, że praktycznie wymazaliśmy coś, co było chwilę temu. Nie chcemy o tym pamiętać. To było dla nas tak trudne, traumatyczne, że tą pandemię nie chcemy o niej pamiętać. Mm-hmm. A w sumie, no cóż, no chorowaliśmy i no jedni poważni, drudzy słabiej. Ja bardziej czułem, nie wiem, czy nie czuję nadal tego zmęczenia i jakiś dziur w głowie po chorobie, bo samą chorobę miałem bardzo taką lekkimi objawami, ale to późniejsze zmęczenie, takie poczucie się po prostu jakby miało 80 lat, było dla mnie szokujące, że nagle coś mnie, ta grawitacja stała się 3 razy silniejsza, mhm, niż było. Skąd pomysł na taki projekt? No bo widziałem ich wiele. Ja też miałem swój, który sobie dłubałem, fotografując z balkonu, gdzie właśnie dla mnie ważne było światło, a u ciebie niby też jest światło, ale zupełnie inaczej. W sensie, ja przed samym COVID-em miałem lecieć do Nepalu, żeby robić projekt i okazało się, że Nepal zamknął granicę, więc mogłem rozpakować walizkę, bo dosłownie byłem już spakowany i miałem, to było chyba 8 marca, lecieć, już miałem bilet kupiony i w tym momencie dowiedziałem się, że Katmandu nie przyjmuje nikogo. Troszkę byłem zły na siebie i na sytuację, natomiast zacząłem się zastanawiać, co mogę zrobić tak naprawdę, będąc tu na miejscu. A patrząc, jak ta sytuacja się zmienia, bo w Polsce pandemia też została jakby oficjalnie ogłoszona, że mamy do czynienia z pandemią. Z racji tego, że posiadałem legitymację prasową, no to wiedziałem, że mogę się w miarę swobodnie poruszać. No i zacząłem przez 2 tygodnie myśleć, no w jaki sposób, no bo widziałem ileś różnych projektów, no między innymi znany materiał z Włoch Fabio Bucciarelli'ego, gdzie on dokumentował no, tą straszną sytuację we Włoszech, która miała miejsce. No i zacząłem się zastanawiać, w jaki sposób opowiedzieć o czymś, czego nie ma tak naprawdę, no bo możemy ewentualnie pod mikroskopem sfotografować to, z czym jakby wszyscy walczyliśmy, natomiast nie widzimy tego gołym okiem i jak sfotografować, żeby te emocje, które były w nas, są w nas, też były odczuwalne, bo
No, sytuacje wyglądały tak naprawdę jak z postapokaliptycznych książek czy filmów, które oglądaliśmy. Czy na przykład filmu Stoker, nie Stoker, tylko Tarkowskiego. Wiem, o czym mówisz, ale też nie pamiętam. Więc w każdym razie... No i po 2 tygodniach pojawiła się taka moja myśl w głowie, że żeby pokazać to właśnie w takiej charakterystyce nie tyle szarości, ale po prostu takiego prześwietlenia jakby tych wszystkich świateł i cieni, żeby szukać tego wirusa wszędzie. W międzyczasie jeszcze jak zobaczyłem zdjęcia covidowe, że covid w takich szarych plamach jakby się pokazuje na rentgenie, no to jakby to mi się połączyło i jakby w tym kierunku bardzo chciałem podążać jako formę. No i potem było bardzo dużo szukania sytuacji związanych z pandemią, żeby je dokumentować i żeby to wszystko ze sobą stworzyło spójną historię i nastrój jakby tego czasu, który, czyli no, ja to nazwałem notatek z pustki. Bo tak naprawdę no, pierwsze 2 tygodnie to była pustka, bo ulice były puste, tak. Ludzie byli przerażeni i nikt nie wiedział, czy za chwilę Ziemia się nie skończy, no bo to tak... No tak, kończył nam się znany nam świat. Więc no, tutaj mamy różne sytuacje, to jest impreza covidowa z zasadą zachowania odległości. Tak. Radzili sobie. To jest pacjent, który został przyjęty, zmarły pacjent, który został przyjęty na oddział z rozwarstwieniem aorty, był na kwarantannie. No i w windzie doszło już do rozwarstwienia pełnego aorty, no i próbowali go reanimować, natomiast nie udało się. Więc no, to było dużo układania puzli przy tym projekcie, dużo takiego researchu, szukania sytuacji, możliwości, w których można fotografować, bo ja przy projekcie covidowym też ustaliłem z Paulą, że do szpitala jakby nie pójdę, bo to jest takie miejsce, gdzie człowiek już się bardzo wtedy narażał, a tym bardziej jeszcze nie wiedzieliśmy, co dalej będzie. Natomiast kiedy okazało się, że byłem chyba pierwszym fotografem w Polsce, który dostał zgodę z MSWiA na to, żeby wejść na oddziały covidowe i fotografować, no to ustaliliśmy, że no jeżeli już tak jest, no to jest bardzo ważne, no bo to jest historia, która dzieje się na naszych oczach tak naprawdę. A tak mówiąc o tym, co powiedziałeś, że część osób nie pamięta, no tak nasz umysł działa, jeżeli dla kogoś pewne doświadczenia były zbyt traumatyczne lub nie chce pewnych rzeczy zaakceptować, no to najbezpieczniejszą metodą jest odcięcie czegoś takiego. I właśnie to miało miejsce, chociaż w porównaniu do Sibiraków, wydaje się, to niezbyt, no też zależy dla kogo, ale Bobo Szem bardzo ciekawą opowieść od człowieka, który w śpiączce miał takie wizje filmowe. To po prostu było szokujące, to co, tą historię, którą on powiedział, co czuł leżąc w szpitalu w tej śpiączce farmakologicznej. A czuł się, jakby był wyrzucony na śmietnik i na tym wysypisku właśnie śmieci leży i czeka na to, że ktoś go uratuje. Bardzo, bardzo ciekawe. Dobrze, no to teraz myślę, że no właśnie, co my powinniśmy obejrzeć teraz? No to ostatni projekt. No tak, widzieliśmy już wszystko. Ja może jeszcze wrócę do WordPress Photo. Powiedz mi, czy... Będzie na mojej stronie, bo tutaj tego zdjęcia chyba nie będzie w tych folderach. No dobrze, to chwileczkę, szanowni państwo, proszę chwilę cierpliwości i już wchodzimy. O, to jest to zdjęcie. Tutaj. Albo jak się wejdzie w Features, to jest United States of Depth. To będzie tutaj. I to jest dalej jeszcze. Może w ogóle pokażemy ten projekt, bo to jest też
ciekawe, bo ty na WordPress Photo wysłałeś cykl zdjęć. Tak. A to się troszkę zmieniło. Ja może to powiększę, żeby było lepiej widoczne. Tak, no to jest po warsztatach Adiego Adamsa, zresztą na warsztatach dowiedziałem się o całej sytuacji związanej z Wall Street, z tymi protestami. I postanowiłem zrealizować projekt o tym. Natomiast no, okazało się, że ten czas, który miałem, jest za krótki i musiałem przebukować sobie bilet. Ja tam chyba spędziłem 2 albo 3 tygodnie. No i wtedy powstało też między innymi to zdjęcie, kiedy przyjeżdżałem codziennie na Wall Street. Pojawiła się informacja, że będą duże protesty na Harlemie. I pojechaliśmy wtedy na Harlem i okazało się, że no, osoby protestujące zamknęły dostęp do komisariatu policji. A policja kilka razy jakby ostrzegała, że jeżeli się nie rozejdą, no to rozpoczną się aresztowania. A przyjechały auta z panami w czarnych garniturach FBI i osoby, które obserwowały, zostały odgrodzone barierkami od osób, które protestują, i fotografowie, czy grupa fotografów wtedy była zamykana, ten kordon był zamykany przez barierki, przez policję, i ja tam wszedłem wtedy do tej grupy fotografów, która tam była, no i z racji tego, że byłem z przodu, no mogłem tą sytuację sfotografować, jak te osoby były aresztowane i były odprowadzane do więźniarki. I tak, no i wysłałem cały materiał i z tego materiału jury wybrało to jedno zdjęcie. Co zmieniło WordPress Photo w twojej karierze? Dużo. W sensie dużo na tyle, że ja podjąłem decyzję, że chcę rezygnować z fotografii. Chyba 2 dni przed otrzymaniem WordPress Photo. W sensie no, podjąłem taką decyzję, bo różne sytuacje jakby się działy. Różne projekty, które robiłem w Polsce, nie były nigdzie publikowane. Czyli miałeś kryzys, tak? Tak, miałem kryzys taki, że postanowiłem, że zajmę się czymś innym. I w dzień jak... Dzień później chyba miałem wracać do Szczecina już, przenieść się z Warszawy do Szczecina. Siedzieliśmy w mieszkaniu mojego przyjaciela i weszliśmy na stronę WordPress Photo. W sensie razem mieliśmy 2 komputery. Strona była tak przeciążona, że ja nie mogłem wejść. On wszedł i on mówi, że jestem na stronie. Ja mu powiedziałem, że no fajne jaja se robi z kolegi, który podjął decyzję, że rezygnuje z fotografii. A ja mu mówię, ale ja mówię naprawdę. A ja mówię, aha, no i jak... No dużo zmieniło, w sensie zwróciło uwagę no też mediów w Polsce, natomiast za granicą to spowodowało, że zacząłem pracować z różnymi mediami. Jest to taki jakiś klucz otwierający jakby kontakty z ludźmi, ale kiedyś to bardzo ładnie Witek Krasowski określił, że WordPress Photo to jest jeden dzień. Następnego dnia trzeba iść do pracy. W pełni się z tym zgadzam, w sensie to jest coś pięknego dostać tą nagrodę i bardzo się z tego cieszę. Natomiast dalej to się wiąże z tym, że trzeba pracować, robić swoje projekty, robić zlecenia, jakbym to nazwał, nie poprzestawać na laurach, tylko po prostu działać. A to jest jakby taka coś, co napędza, też otwiera, w sensie, że edytorzy inaczej, jak się napisze, że jest się laureatem WordPress Photo, to potrafią też czasami szybciej odpisać, czy też kojarzą to zdjęcie, więc no, jest to jakby coś takiego, co pomaga w nawiązywaniu czy otwieraniu relacji. Natomiast dalej trzeba robić swoje i to jest chyba najważniejsze. Nagrody są takim fajnym impulsem, który daje ci energię do tego, żeby dalej robić to, co robisz. Jest to bardzo przyjemne, natomiast no, dalej trzeba po prostu robić swoje. Czyli decyzja o zmianie zawodu została zawieszona. Jak nie będzie następnych nagród, to tak jest. To Tomek w końcu zrezygnuje.
ale też trzeba, wiesz, to tak jak w totolotku, wygrywasz totolotkę, nie, a wysyłasz, nie. Więc tutaj też trzeba właśnie na te konkursy wysyłać. Powiedz mi, czy właśnie, czy warto wysyłać na konkursy, bo są osoby, które wysyłają wszędzie, jest masa komercyjnych. Mhm. Tu trzeba zapłacić tyle, tu 5 dolarów, tu 20, tu 40. Gdzie warto wysyłać? Czy w ogóle chodzi o zbieranie trofeów, czy są konkursy, które są naprawdę ważne, a reszta to jest, powiedzmy, zbieranie dyplomów, bo tam jest w tych komercyjnych masa wyróżnień. No tak. I niewiele z tego wynika. Co jest wartościowe? Co się wydaje mi się, że wartościowe przede wszystkim jest to, żeby robić projekty po to, żeby je robić, albo dla jakiegoś celu, nie myśląc, że robimy projekt na konkurs, bo to jest bardzo zgubne, ponieważ jeśli nie dostaniemy nagrody, to jakby możemy powiedzieć, że nasz świat może się zawalić wtedy. No oczywiście ten świat się nie zawali, natomiast powinno się szukać jakby takiego powodu, dlaczego powstają te projekty. Czy chcemy zrobić książkę, wystawę, opowiedzieć jakąś ważną historię, poruszyć jakiś temat, zmuszyć ludzi czymś do myślenia. Przy okazji, jeżeli ten projekt powstanie, można go wysłać na konkurs. Natomiast jeśli chodzi o konkursy, no to wydaje mi się, że no takie najważniejsze konkursy, no to jest WordPress Photo, jest Picture of the Year International. To są no oczywiście nagroda Pulitzera, tylko że w Pulitzerze nie wiem, czy to nie jest tak, że chyba trzeba być w jakiejś gazecie, żeby można było wysyłać. Sony World Photography Awards jest takim konkursem komercyjnym, bezpłatnym, ale bardzo ciekawe prace są tam pokazywane i tam warto wysyłać. Zapewne jest jeszcze dużo innych konkursów. Co jakiś czas Vogue włoski też właśnie organizuje jakieś konkursy. Jest taka strona, którą mogę polecić, Picter się nazywa. I tam jak się zaloguje, oni jakby mają bazę różnych konkursów, na które można zgłosić się. I warto sobie poczytać, jakie są konkursy. Są konkursy bardziej dokumentalne, są konkursy bardziej artystyczne, czy nakierowane na fotografię sportową, na fotografię architektury. Więc no, tutaj trzeba by poszukać. Natomiast no, z tych dziedzin wydaje mi się, że właśnie WordPress Photo, Picture of the Year International, Sony, no to są takie podstawowe konkursy, na które warto zwracać uwagę, patrzeć, w jakim kierunku fotografia idzie. Zarówno fotografia reporterska, jak i fotografia dokumentalna. Okej, okay, a teraz z innej strony wystawa, książka, co jest ważne dla twórcy? Jak siebie prezentować? Czy uważasz, że bo słyszę takie głosy, że w sumie najważniejsze to wydać książkę. I w sensie nie wiem, ja żadnej jeszcze nie wydałem. Właśnie ja też, dlatego no to jest nas dwóch, okej. Okay. Ja mam tylko katalog z wystawy, ale właśnie niektórzy uważają, że słyszę tak od fotografów, że nie będę wydawał pieniędzy na wystawę i woził ją od miasta do miasta, a te pieniądze po prostu wydam na książkę i ona jest wartościowsza, bo zostaje na lata. A kto będzie pamiętał za 10 lat, że ja miałem w Warszawie czy w Szczecinie wystawę? W sensie wydaje mi się, że no w ogóle takim najlepszą historią to jest stworzenie książki i zrobienie wystawy do tego, bo te rzeczy się bardzo dobrze ze sobą wspierają wtedy. Ktoś może obejrzeć książkę, bo w książce zazwyczaj znajduje się więcej zdjęć albo są pełniejsze historie, lub to w taki sposób jest stworzone, żeby jakby wzmocnić jeszcze narrację czy historię, która jest prezentowana. Wystawa prezentuje w formie większych odbitek, więc można też się przyjrzeć detalom, zobaczyć, jak ta przestrzeń z wystawą razem na nas oddziałuje. Więc wydaje mi się, że no to jest takie najbardziej wymarzona opcja. Natomiast na pewno, jeżeli jest możliwość zrobienia wystawy albo wydania książki, no jest to warte, tak? Bo inaczej ogląda się zdjęcia w internecie, kiedy oglądamy na przykład na małym telefonie albo na ekranie komputera, a inaczej, kiedy mamy prace wydrukowane nawet w formie odbitki, nie wiem, 70x50, tak, kiedy możemy do niej podejść. Pytanie, czy jest ze szkłem antyrefleksyjnym, czy bez, czyli zobaczyć na przykład fakturę tej odbitki, no, doświadczyć tego w formie widzialnej, takiej namacalnej.
to zupełnie inaczej oddziaływuje na widzów i nawet na samego twórcę, bo ktoś, kto jeszcze nie miał nigdy wystawy, no co jest coś magicznego, kiedy pierwszy raz zdjęcia zaczynają jakby wisieć na ścianie i możemy popatrzeć na to sami, co stworzyliśmy. W pewnym momencie bardziej myślimy, w jaki sposób można, ale chodzi o ten sam pierwszy kontakt jakby z tym zaprezentowany, tak samo z książką. Więc no książka na pewno nie musi być, ale może być czymś kosztownym, w zależności jaki papier się wybierze, w jaki sposób ona jest złożona, jaki ma format. Wiele różnych aspektów na to wpływa. To tak samo przy wystawie, czy mamy ramy drewniane, metalowe, czy mamy passepartout, bezkwasowe, właśnie jakie szkło, jaki papier. No, no, natomiast na pewno mogę powiedzieć, że no, warto, bo to też inaczej pokazuje projekty, nad którymi pracowaliśmy. Inaczej są one odbierane przez odbiorców. A czy ty robisz jeszcze w ogóle fotografię analogową? Nie, szczerze mówiąc. W sensie ostatnio nawet mam tak, że nawet swoją Mamiya 7 wystawiłem właśnie na sprzedaż, bo mało robię zdjęć analogowych, nie mam czasu. A zauważyłem, że no dla mnie bardzo lubię fotografię analogową, natomiast przy pracy fotografia analogowa wymaga dużo więcej czasu, a czasami tego czasu nie ma. Koniec końców obraz jest obrazem. Ten obraz analogowy i tak skanujemy na skanerze do formy cyfrowej, więc... No dzisiaj tak wygląda. Tak to wygląda. Tak zwana ciemnia hybrydowa. Tak? Chyba, że będziemy robić odbitki na cibachromie albo na przykład na papierze barytowym, takim klasycznym, no to jest zupełnie co innego. Natomiast no, przede wszystkim dla mnie najważniejszy jest obraz i tyle w sensie, więc na analogu raczej nie bardzo. Chociaż bardzo go lubię, bo na przykład cała linia brzegowa praktycznie jest zrobiona na aparacie analogowym. I trochę analogu jest w twoim portfolio. Czyli 7 mam i ja do kupienia, tak? Szanowni Państwo, ogłoszenie parafialne. Mamiya 7, dorzuci certyfikat autor pewnie z podpisem, że tym palcem tak było robione i już. No warto, w sumie wiadomo jeszcze jakie nagrody dostanie. Dobrze, to my sobie przejdziemy do ostatniego, bardzo poważnego tematu. I teraz mamy fotografię kolorową, to zaskakujące, ale okazuje się, że w fotografii kolorowej też można pokazać emocje dosyć takie poważne. Opowiedz nam o tym, bo ja tu nie chcę się wymądrzeć. Ty jesteś tu gościem i wszyscy słuchają nas dla ciebie, nie dla... W sensie, no, kiedy wybuchła wojna w Ukrainie, no, gdzieś miałem głęboką niezgodę na to, co się dzieje i zastanawiałem się długo, jakieś myśli ze mną walczyły, czy jechać, czy nie jechać. No, ja kiedyś powiedziałem, że nigdy nie pojadę na wojnę robić zdjęć. Natomiast no, patrząc na tą całą sytuację, gdzieś coś się zmieniło i też jakby po rozmowie z moją dziewczyną uzgodniliśmy, że najpierw jakby pojadę do Lwowa opowiedzieć tą historię. No ale potem wydarzyła się Bucza i potem jeszcze inne sytuacje zaczęły się dziać. No jakby chciałem opowiedzieć tą historię, jak wygląda życie codzienne z perspektywy wojny. W sensie, jak to życie codzienne się zmieniło, jak ono się zmieniło w różnych miejscach, bo jakby ja byłem, łącznie spędziłem około 2 miesięcy w Ukrainie. Byłem we Lwowie, w Kijowie, czy w obwodzie kijowskim, byłem również pod Charkowem, czy w Charkowie nawet. Też tydzień czasu spędziłem na przykład w szpitalu dziecięcym, gdzie przeprowadzałem rozmowy, spotykałem się z dziećmi rannymi, które były ze wschodu sprowadzane do Lwowa. Więc no bardziej chciałem się skupić na tym aspekcie ludzkim, pokazującym jak to życie wygląda, jak ono się zmieniło,
jakie są te historie, bo dla mnie to też było bardzo ważne, żeby spisać te historie tych osób, które przeżyły to, co przeżyły i przeżywają cały czas, więc sporo czasu jakby razem, bo my podróżowaliśmy we trójkę z Mateuszem Sarewo, fotografem, i z Pawłem, który był moim fikserem. A jakby Paulo pomagał mi właśnie w kontaktowaniu się, w rozmowie, w tłumaczeniu, więc tutaj spisywanie tych historii, rozmowa z tymi ludźmi, gdzie w dużej mierze no to były właśnie też takie sytuacje, czy podpatrzone, czy no, bardzo dużo emocji było związanych z tymi historiami. To jest jeden na przykład z chłopców właśnie w szpitalu lwowskim ranny, który kawałek szrapnela tak naprawdę wypalił mu kawałek skóry, duży kawałek skóry od szyi tutaj aż po łopatkę. Więc no to było dużo logistyki, dużo obserwowania, w które miejsca można jechać, w które trzeba uważać, gdzie się nie pojawić. Ja z Pawłem dużo rozmawiałem, pytając go, na przykład jak jechaliśmy do Charkowa, gdzie można pojechać. Oczywiście tam są też blokposty, czyli niektóre rejony na przykład nie wpuszczają, bo jest zbyt niebezpiecznie. Czasami niektóre nie wpuszczają, bo po prostu na przykład nie ma się zgody, bo trzeba mieć zgodę od kogoś wyżej. Więc no, był to taki projekt, który wymagał bardzo dużo myślenia i tego, żeby mieć oczy dookoła głowy, bo wjeżdżając na terytorium kraju, gdzie jest prowadzona wojna, no, pocisk mógł spaść w każdej chwili. Natomiast no, przede wszystkim najważniejszy w tych historiach był człowiek. Człowiek i te historie. To jest na przykład piwnica w Jachydne, gdzie blisko 350 osób było przetrzymywanych przez miesiąc, i tutaj na ścianach po lewej i prawej stronie są zapisane osoby, które zmarły albo zostały zabite przez Rosjan. A po środku tych drzwi, gdyby je zamknąć, jest kalendarz napisany, od kiedy były te osoby więzione, aż po dzień, kiedy jest tam napisane przyszli nasi. To jest woźny, który nas z tej szkoły oprowadzał i pokazywał tą piwnicę i jakby opowiadał całe wszystkie historie związane z tym, co się działo. Więc no, to był taki temat trudny, wymagający delikatności, dyskrecji, uważności bardzo na drugiego człowieka, na to też, co się dzieje dookoła. Powiedz mi, kiedy ty byłeś w Ukrainie? Kiedy to było? Od marca do czerwca zeszłego roku. Minął ponad rok od tamtego czasu. Ta wojna trwa i w mediach jest coraz mniej jakby o wojnie. Często tylko widzę takie informacje, że nowe uzbrojenie, nowe, coś się wydarzyło, ale nie ma. Kiedyś to był news numer jeden. To jest w sumie przy naszej granicy kraj, który jest w stanie wojny. To nie jest drugi koniec świata, że moglibyśmy powiedzieć, nas to nie interesuje, nas to nie dotyczy. Pojechałeś, przeżyłeś trudne chwile, bo będąc tydzień w szpitalu dziecięcym, ja ciebie podziwiam, bo ja nie wiem, czy miałbym tyle siły psychicznie, żeby patrzeć na to nieszczęście, a zwłaszcza dzieci. To się opatrzyło. Ktoś mówi, ale nas to już nie interesuje, my tego nie będziemy publikowali. Czy nie wydaje ci się straszne? Tam jest, nie wiem, czy tak samo. Wydaje mi się, że za każdym razem, każdym dniem jest coraz gorzej, bo ci ludzie cierpią, jest coraz więcej zniszczeń, coraz więcej ludzi ginie, a świat mówi, nas to nie interesuje. Za to nas interesuje właśnie nowy sezon mody, czy jakiś produkt, bo
nie wiem, reklamy, blok reklamowy trwa dłużej niż całe wiadomości. Tak jest, w sensie, no... Świat ma taką cechę, że wraca dość szybko do swojego sposobu funkcjonowania. Zazwyczaj świat żyje newsami, tylko w pewnym momencie, jeżeli coś jest powtarzane, to się opatruje i no media patrzą, to jest bardzo brutalne, ale patrzą na oglądalność po prostu. Jeżeli oglądalność spada, no to zaczynają szukać tematów, te, które będą tych widzów interesować tematy. Te, które mniej będą gdzieś tam informować, natomiast nie na tyle, żeby nie zabierało to pełnego czasu, czy na przykład, żeby to nie były najważniejsze historie, jakie są publikowane. No, wojna cały czas się dzieje, no, teraz jest ta ofensywa, walki cały czas trwają i no, jest to bardzo ciężka wojna na wyniszczenie, która ma miejsce tak naprawdę no, 500 kilometrów od nas. Zaczyna się granica. Chwilę przed spotkaniem był na spotkaniu z Mateuszem, który wrócił, bo był w Odessie, w okolicach Zaporoża, bo on robi jakby swój projekt związany, pokazując oblicza wojny. No i tak jest w sensie. No, można wysyłać życzenia, żeby to się jak najszybciej skończyło, żeby jak najmniej ludzi zginęło, czy jak najmniej ofiar ta wojna pochłonęła, a pochłonęła już bardzo dużo. Natomiast no, coś takiego jest, że mamy też taką cechę, że bardzo szybko potrafimy przejść do innego tematu, albo czasami, jeżeli coś jest dla nas za dużo, już nie dajemy rady sobie z tytułowym udźwignięciem tematu, no to zaczynamy przechodzić do czegoś innego, no bo nasza głowa też posiada... Każdego jest inna, ale posiada określoną wyporność, jeżeli możemy to powiedzieć. Jeżeli tego bólu i cierpienia jest za dużo i dochodzą do tego jeszcze nasze własne problemy, które my mamy, to dla nas to jest już za dużo i zaczynamy, nawet pójście na spacer będzie czymś, co nam przewietrzy głowę, więc zaczynamy też szukać innych informacji. Ważne jest, żeby o tym nie zapominać, tak, że obok nas giną ludzie tak naprawdę i trwa największy konflikt od czasów II wojny światowej. Ważne o tym, żeby nie zapominać o tym, co się dzieje, jak ta sytuacja wygląda. Więc no, też ważne, żeby znaleźć jakiś taki bilans, czy balans, przepraszam, u siebie, żeby móc normalnie funkcjonować. W sensie, bo no, w jakiś sposób musimy chodzić do pracy, żyć, natomiast mieć świadomość tego też, co się dzieje. To nie jest tak, że to nagle zniknęło. To cały czas jest, to cały czas się dzieje i wiele osób ginie tak naprawdę na tej wojnie. Chciałem wrócić jeszcze do tego zdjęcia. Nie wiem dlaczego ono przypomina mi obrazy z Powstania Warszawskiego, właśnie mieszkańców, którzy siedzą w piwnicy i potem giną w tej piwnicy. Ludzie nie uczą się na błędach, nie potrafią wyciągać wniosków, powtarzają te błędy, te wojny są dla mnie niezrozumiałe i też właśnie poruszyłem ten temat, że przestaje coś już być medialne. Nie chcemy wiedzieć, my popełnimy następny błąd i tak ten świat będzie się kręcił niestety. I jadąc tam, próbując pokazać ten świat, jakie strasznie, co się dzieje, nie czujesz takiej bezsilności, że jednak może to nic nie będzie znaczyło? W sensie, jakby staram się zrobić na tyle, ile mogę, opowiedzieć historię, pokazać się światu, czy pokazać się osobom, które to widziały, opowiedzieć o nich, pokazać, czego ci ludzie doświadczyli, uświadomić, jakie są te historie, jak to naprawdę wygląda. A co dalej się potoczy, no na to jakby nie mam wpływu, w sensie na pewne osoby te zdjęcia mogą oddziaływać, dla niektórych mogą być nudne. To jest, w sensie, no to jest obraz. Obraz jest też dziedziną
jeżeli to są zdjęcia wojenne, natomiast możemy powiedzieć, że może to się podobać albo nie podobać, może oddziaływać. No, z fotografią wojenną teraz niektórzy fotografowie zaczęli bardzo mocno publikować zdjęcia ciał, na przykład, żeby szokować. Był taki moment w zeszłym roku, gdzie bardzo dużo tego było. Dla mnie to było już zbyt graficzne, bo to jest tak, jeżeli coś przestaje oddziaływać na ludzi, to trzeba zacząć ich szokować, więc trzeba pokazać coś bardziej drastycznego. Ja osobiście wolę oddziaływać obrazem takim, który jest subtelny i który trochę jak woda, która drąży skałę, ona zaczyna formułować pewne rzeczy, pewne przemyślenia się nie zawsze sformułują od razu. To może być tak, że to tak samo jak z czytaniem książki. Możemy przeczytać książkę i dopiero po tygodniu, po dwóch tygodniach może się w nas pojawić refleksja związana z tym, na przykład, żeby pomóc komuś, albo wspomóc jakąś fundację, albo żeby zaczniemy inaczej patrzeć na pewne relacje z ludźmi, albo tym, jak się zachowujemy. To jest tak, że no, nasz umysł jest bardzo... No to jest ciekawe, bo może inaczej, latamy w kosmos, ale do tej pory nie rozumiemy natury naszego umysłu. Więc zrozumienie rzeczy, które nami kierują, tym, co się dzieje w naszej głowie, w jaki sposób nawiązujemy kontakty z innymi, w jaki sposób okazujemy emocje innym, to jest coś bardzo ważnego. I jeżeli te zdjęcia, czy te historie, które prezentuję, chociaż w jakiś sposób są w stanie zwiększyć współczucie u innych, albo w jakiś sposób zadać w głowie pewne pytania, to już jest dla mnie coś dużego. Co dalej się z tym wydarzy, no, ja na to nie mam wpływu, w sensie my mamy wpływ na jakiś wycinek, możemy zwracać uwagę. No, też mnie w jakiś sposób cieszy to na przykład, że to zdjęcie tego chłopca dostało nagrodę na Grand Press Photo, bo to zwraca uwagę, wojna nie toczy się tylko na froncie, w sensie jest bardzo dużo osób rannych, tych, którzy prowadzą życie codzienne, ponieważ Rosjanie atakują bloki, domy, między innymi ofiarami tego są dzieci i to jest najbardziej bezbronna istota tak naprawdę, nie? Więc pokazywanie takich historii, tego, co się wydarzyło, też jest, wydaje mi się, bardzo ważne. Dziękuję. No i dobiegliśmy do końca opowieści o twojej twórczości. No to pozostała nam tylko reklama na koniec, bo ja zrobiłem wprowadzenie, szanowni państwo, ja zrobiłem wprowadzenie na temat stylu fotograficznego, tutaj zadając Tomkowi pytania, a teraz wy możecie troszkę bardziej podrążyć ten temat i już pokażę, o co chodzi. W Bielsku-Białej na Fotoart Festiwalu 21-22 października, sobota, niedziela, taki cudowny weekend można spędzić z Tomkiem na warsztatach. Ja nas tutaj może wyłączę, żeby było więcej widać. Warto zajrzeć na stronę fotoartfestival.com i tam w zakładce warsztatów jest... Tylko jedną rzecz skoryguję, bo tam koszt warsztatów to jest 1500 zł, nie 150, tam 1,0 umknęło. A, no może nie w tej walucie było podane. Okej, i tutaj także jest ten temacik, polecam, bardzo fajna rzecz. Co jeszcze? Czego się możemy spodziewać w Bielsku-Białej? Ja będę, zapraszam wszystkich bardzo serdecznie. Będą dwa moje projekty w formach wystaw zaprezentowane. Będzie to Teatr Życia i Notatki z Pustki. No rewelacja. Ja na pewno będę i zobaczę. I też wiem, że wielu moich znajomych się wybiera, także na pewno zajrzymy na tą wystawę. No cóż, jeszcze spotkamy się w jednym miejscu. Chwilkę wcześniej na festiwalu Fotoformy, który 12-13 października. Tomek. Tak, zapraszam. Będę miał prelegentem. Tak, będę miał wykład na temat świadomości fotografii. Także ja się przesunę. O, Tomek będzie widać. Będzie świadomość fotografii. Albo po środku tutaj tak. Tylko nasze główki. Nasze główki, Stadion Narodowy i to dopiero będą zawody.
Zapraszamy na festiwal Fotoformy. Będzie ciekawie. No dobrze, to tyle. Wspaniała opowieść. Obiecałem sobie, że nie będę męczył Tomka długo, bo jest ciepło, chociaż tutaj pewien wiatraczek nas chłodzi, może go nawet słychać, no ale wyszło, że 2 godziny prawie rozmawialiśmy. Wiekopomna chwila została zarejestrowana. Dziękuję Państwu za uwagę. Jeszcze jakieś komentarze. Nie zadał pytania, także ostatnia sekunda na zadanie pytania. Jeśli macie, śmiało pytajcie. Dziękuję, rewelacyjna rozmowa o fotografii. No, było dużo pozytywnych komentarzy, że fajnie, że Tomek jest i opowiada. To tak w skrócie. Ja je wyświetlałem, Tomek opowiadał, nie przeszkadzałem mu w opowieściach. Szanowni Państwo, nie ma pytań. Ja wiem, że to już taka ostatnia chwilka. Jeszcze Marzena. Kochani, dziękuję. Jak będziecie chcieli porozmawiać z Tomkiem, zapraszam. Festiwal Fotoformy w Warszawie w październiku, ewentualnie Bielsko-Biała i tam możemy usiąść przy kawie, herbacie i innych napojach wyskokowych i porozmawiać o tym, co ważne w fotografii. Dziękuję, Tomek. Jak zwykle szkoda kończyć. No, dziękuję, już kończymy. Do zobaczenia. Na razie.